Dzień dobry, wieczory odwykowe z Watykanu, dzisiaj znowu są, po raz drugi, prawda? Ale nie szkodzi, bo tutaj obok jest czat, nasz rodzimy, kto mi tu chodzi, czat ze strony www.odwyk.tv albo www.odwyk.com, bo jest jeszcze jakiś czat chyba inny, taki live streamowy, taki jak się wejdzie przez to co oglądacie na żywo, to tam obok jest czat. Ale nieważne, ja tam nie wchodzę, tego nikt nie czyta, tam to się nie liczy, to jest nieważne, tam są śmieci. Znaczy nie, że ludzie, tylko to, co piszą, to są śmieci. Dobra, wieczory odwykowe, to ja tak powiem wstępnie, o czym to jest. No to tak jest o tym, że ludzie dzwonią i gadają o Bogu, Biblii, Kościele i takich różnych sprawach. Właśnie, tak mi przyszło do głowy teraz, na początku, że już się przywitałem? No to dobra, będzie, to mogę mówić, to mówię. Wlazłem na stronę odwyk.tv i tak sobie przegląd odcinków zrobiłem właśnie przed chwilą. Właśnie teraz robię właściwie, nie zrobiłem całego. I zobaczymy, jakie odcinki cieszyły się popularnością, czyli o czym ludzie gadali najchętniej, o czym ludzie chcą gadać. Chodzimy, strona odwyk.tv, z prawej strony jest lista od dołu. Pierwszy odcinek na dole stary z Ewangelia Judasza. Jakaś jedna biedna dusza to skomentowała w ogóle. Co, jaki był komentarz? Aha, w ogóle go nie ma. No tak, no czyli nic nie ma. No i tak, patrzcie, pierwsze 4 odcinki nikt nic nie mówił, nie komentował. I potem nagle starość i chrzest. O, ludzie zaczęli przychodzić, oglądają. 8 osób. Potem uzdrowienie żołądka, 13. Brelok do walki ze złem. No bardzo fajny odcinek, 17. A potem M jak Maryja, 95 komentarz. No, to już widać, co ludzi interesuje. No a potem dość tak było różnie, coś między 20 a 30, Bóg zapewnia majtki, lato wypala nam mózgi, potem wszyscy jesteśmy anonami, o to bardzo dużo ludzi oglądało, ale mało komentowało, to dziwne. No i potem znowu duży odcinek, tradycja kontratakuje, 40, watykańskie prezerwatywy, znowu 95, M jak Maryja i watykańskie prezerwatywy, 95 komentarzy. To o czym ludzie chcą rozmawiać? O, jeszcze potem było wyznanie okultysty. Też ponad 100. To już w ogóle rekord świata. Więc chcą rozmawiać tak. O kościele, o Marii, o tradycji z kościoła, o Watykanie i o kościele. I o okultyzmie. I to są tematy na topie. Dlaczego? Nie wiem, ale teraz taki wniosek po tych obserwacjach właśnie zauważyłem. Dobra, no to pierwszy będzie Marek. Zadzwoni. Cześć, dobrze, że dzwonisz. Fajnie, cześć. Pierwszy dzisiaj, bo ostatni fajnie. Byłem ostatnio. O. Ale dzisiaj już nie idziesz oglądać Pola Ryżowego? Nie, ale pewnie długo nie pogadam, bo zauważyłem, że im krótsze odcinki są, tym fajniejsze i ludzie treściwiej mówią i tak dalej. Ale aha, może mi się wydaje. No dobra, no to pogadajmy jak noblista z noblistą. Dobra. Ty nie zauważasz, że najpopularniejsze odcinki odwyku, tych wieczorów, są jak się gada o kościele katolickim, w domyśle? No bo to wzbudza emocje, to jest, wiesz, takie, tam można dokopać łatwo, no. To są łatwe tematy przecież. To nie są łatwe tematy właśnie. Jak to właśnie nie? Trudno się o tym rozmawia. Trudno się dokopuje katolom? Ale nie wiem, tutaj ludzie nie dokopują tym katolom, tylko nie wiem właściwie co. Muszę posłuchać tych odcinków. No właśnie tam jest mniej więcej na tej zasadzie, że tam właśnie jacy to niedobrze. Dobra, ale ja chciałbym o czymś innym. Mogę. Proszę. Jestem pierwszy, to oczywiście. Mogę. No ja chciałem, żebyśmy dokończyli rozmowę, którą skończyliśmy. Znaczy no, którą nie dałeś mi dokończyć, bo szedłeś tam zbierać ryż. Ten mecz. Ale musisz powiedzieć, że warto było jednak i miałem czuja, że poszedłem oglądać ten mecz. To był ten mecz, którego nie było, bo zalało stadion. To było tydzień temu dopiero? Tak. Rany, jak mi czas powoli płynie. Tyle rzeczy robię. To był tydzień tylko? Jesteś jak miesiąc w ogóle dla mnie. No dobra. Ale słuchaj, w ciągu tego tygodnia ci kibice zabiegli na murawę, zdążyli wyroki dostać. No tak, bo są przyspieszone. A jakie dostali wyroki? 2 lata zakazu stadionowego. Ale wyrok. No ale dobrze. Już nie będą biegać. No to inni będą biegać w ramach rozrywki. Dobra. Nie, poruszmy dzisiaj nie temat. Warto, poruszmy poważny temat. Jaki? No, odpowiedzialności Boga. No, za zło, które czyni. Znaczy, że które my czynimy właściwie. No, które się dzieje, które nas spotyka. Tak. No to, a jak my je robimy, to co? To się nie dzieje, tak? Dzieje. No.
Właśnie. Czyli tak, wiesz, bo nie dałeś mi dojść do słowa, to ja uważam, że ja się dziwię, że ty nie jesteś socjalistą. Nie, ani trochę. Dlaczego się dziwisz? No, dlatego, że oni starają się na siłę zapobiegać złu. Chronić cię na siłę. Przed ale ja nie próbuję chronić na siłę. No, ale ty byś chciał, no bo powiedziałeś, że jeżeli ktoś nie przeciwstawia się złu, to grzeszy. Więc oni się przeciwstawiają. Najmocniej jak mogą. Widocznie Biblia się tak ten... jest socjalistyczna, no bo to z Biblii wyczytałem, żeby no to się... jakim cudem ty nie jesteś socjalistą? No widocznie jestem, jak Biblia jest socjalistyczna, to ja chyba też. No, nie wiedziałem, że te poglądy się tak nazywają. No nie, no ale trzeba chronić życie, prawda, każde. No oni chcą chronić życie, chcą przeciwstawiać się złu, prawda? Każde no, życie... Ale żeby zacząć od czegoś, bo ludzie nie wiedzą chyba w ogóle, czym my mówimy. Jakąś tam tezę, jakiś wstęp zrób dla ludzi. Dobrze, moja teza jest taka, że Bóg nie robi całego zła na świecie, a ty twierdzisz, że zrobi. No, że czekaj, żeby to było tak precyzyjniej, za zło, które dzieje się na świecie, ja twierdzę, że odpowiada Bóg tak, a ty uważasz, że nie za każde odpowiada Bóg. Tak, ja uważam, no że nie za każde. No to dobrze się rozumiemy. Dobrze. Mhm. Dokładnie. Żebyśmy się zrozumieli. I skąd wynika ta różnica i czy ona jest w ogóle ważna? O to jest pytanie. Znaczy, czy ona jest ważna? Nie, bo zapewne jak zaczniemy teraz rozmawiać, to dojdziemy do wniosków, że mamy na myśli to samo, ale... No nie, nie mamy tego samego właśnie. No właśnie, ja myślę, że to jest właśnie różnica dosyć ważna i fundamentalna, bo przy jednym podejściu Bóg jest bezsilny albo jest kimś, kto jest obojętny, bo nie reaguje na zło, które robi ktoś tam inny ewidentnie, a w drugim jest sadystą z kolei podejściu, czyli tym moim. No. Czyli ja mówię o Bogu sadystycznym, a ty o Bogu bezsilnym i żałosnym. Czyli... Nie bezsilnym, tylko takim, który zezwala na to zło. Obojętnym trochę, tak. Czy ma nas w dupie i nie reaguje. Jak nie, szatan mu coś robi tam koło nosa tam. Ty, czekaj, to jak ojciec pozwala się dziecku skaleczyć, to znaczy ma go w dupie? No, czy chce go czegoś nauczyć? Ten. Znaczy, bo tu jest jeszcze trzecia osoba, bo to nie chodzi tylko o Boga i tą jedną osobę, która sobie czyni źle, tylko jeszcze jest ktoś, kto czyni źle. O, to jest taka sytuacja, że przychodzi kolega pobić twoje dziecko, a ty nie reagujesz. I co, chcesz go nauczyć czegoś? No nie, po prostu ci nie zależy na tym dziecku. I dużo ludzi ma z tym problem, z takim Bogiem i nie potrafią zrozumieć, dlaczego na świecie jest zło, czyli dlaczego Bóg nie reaguje na to zło. I co im odpowiadasz, bo to się mieści w twojej koncepcji przecież. Dlaczego nie reaguje? No. No przecież zostawia nam wolną wolę, żebyśmy to my jednak reagowali jakoś. Znaczy, co ma? Ten, którego bije 10 skinów, ma reagować, bo ma wolną wolę? No nie jest w stanie już reagować chyba. No może powinien się nauczyć szybciej biegać. A, no to fajne rady dajesz, ale myślę, że ta wizja Boga nie za bardzo przemawia do kogokolwiek. Aha, no to lepsza jest Bóg jest bezsilny, po prostu ma nas w dupie i mówi, radźcie sobie sami, a ja nie będę w ogóle reagował, nie będę bronić was. Nie mówi, że w ogóle nie będzie reagował, no ale przecież nie będzie reagował na wszystko. Dlaczego nie? No, to popatrz na świat, czy reaguje na wszystko? Nie wiem, w moim życiu jakoś reaguje, jest spryciarz taki. No, aha, reaguje. No, jasne, reaguje. No. No to gdzie twój skuter numer jeden? No, ukradli sobie, ale trzeba, bo to no, że coś... Ktoś ci wyrządził zło, prawda, i nie zareagował. No i ja twierdzę, że to Bóg zrobił. Aha, czyli Bóg... fajnie, no czyli tych skinów też Bóg wysyła, tak? No. Bóg zabrał mi skuter. Tak dokładnie mówię. Użył złodzieja do swoich planów podchwytliwych. No. No tak. No już to samo powiedział Job, jak zwróćmy do Biblii. Czekaj, to Bóg w tym momencie ma schizofrenię trochę. No trochę zawsze ma, no bo musi raz mówi z pozycji kogoś, kto... Mówi nie kradnij. No mówi. A potem wyzywa kogoś, żeby ukradł. No.
No ale czekaj, bo to wszystko jest z Biblii, no to musisz, kwestionujesz w ogóle sens Biblii. W Biblii są takie rzeczy, które trudno jest... No co, przecież jest sytuacja, kiedy w Biblii Bóg posłał ducha, który miał się stać kłamliwym duchem w ustach proroków. No przecież fałszywe proroctwa są absolutnie zabronione przez Boga, a jednak Bóg posłał takiego ducha. No i jak to wyjaśnisz? No, jak już mówiłem to tydzień temu, tylko tydzień temu, że Bóg chce nas mieć wypróbowanych, więc On będzie dopuszczał zło, czasem rzeczywiście je będzie czynił, ale nie wszystkie. My jesteśmy też wypróbowanych. Tamta sytuacja była taka, że był król Achab, którego Bóg chciał zabić, zniszczyć, miał go dość w ogóle, i żeby został zwiedziony, pojechał na wojnę i przegrał tą wojnę. No i już, on tam zginął chyba, zresztą o ile pamiętam. No i Bóg wysłał, zapytał, kto będzie duchem kłamliwym. No i zgłosił się jakiś, mówi, no idź, okłamiesz go i go zwiedziesz i już. No i no co? No i jak to wytłumaczyć? No jak to jak? No po prostu miał taki plan Bóg, no to przepraszam, ale musi no to, być każdy... Dobrze, ale to jest moje podejście. Ja mówię właśnie, że Bóg kontroluje sytuację nawet wtedy, kiedy się dzieją takie złe rzeczy. Ale ja na nie przykład mówię, że Bóg, nie. Analogicznie bym powiedział, Bóg posłał złodzieja, żeby mi ukradł skuter z jakiegoś tam powodu. To było ważne wtedy. No i? Nie, czekaj, więc czekaj, Bóg odpowiada czekaj, za to. Chyba mnie nie rozumiesz. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. Ja tylko nie twierdzę, że tak zawsze jest. No dobra, alternatywa jest jaka? Że Bóg siedzi i co robi? Nie odzywa się? Odwrócił głowę w drugą stronę? Śpi? Nie, pozwala, żeby się to po prostu działo. No a jeżeli chce zainterweniować, to interweniuje. Ale widzi. Tak. Czyli widzi, co się dzieje i nic nie robi. I ty mówisz, tak, że on nie jest odpowiedzialny, będąc Bogiem. I mogąc coś zrobić. No to mówię, że w takim razie, jeżeli ktoś może coś zrobić, to też powinien robić, tak? Inaczej jest zły od razu. Jeżeli może coś zrobić dobrego, no tak jest, tak. Jest, zacytuję czwarty no rozdział w liście do Jakuba na końcu. Przestań krytykować na przykład tam rządzących, bo oni mogą coś zrobić i robią, tak jak potrafią. No czekaj, bo mieszasz teraz temat. Poczekaj, już przeczytam najpierw to, o co mi chodzi. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni... Dopuszcza się grzechu, tak mówi Biblia. Jakub tak mówi. No. A to w kontekście tego, że ludzie robią różne złe rzeczy, na przykład chwalą się przechwałkami czy coś. Cały czas nie jest powiedziane, że kto nie sprzeciwia się złym rzeczom, prawda? Kto robi dobre rzeczy. Jeżeli możesz coś dobrego zrobić, tego nie robisz, to rzeczywiście tak powinno być. Ale nie jest tak, że jeżeli... nie wiem, możesz zapobiec czemuś i tego nie robisz, to też jest to samo. To no, czyli inaczej, nie czułbyś się odpowiedzialny, gdyby twoje dziecko było bite przez trójkę jakichś innych dzieci, a ty byś nie reagował. Nie czułbyś się odpowiedzialny, że przecież możesz iść interweniować, ale nie interweniujesz. Czy to ciebie nie czyni odpowiedzialnym? Czy ty nie sprawiłeś tego? Czy nie jesteś współwinny tego pobicia w tej sytuacji, kiedy już jesteś w tej sytuacji? Bóg stoi w takiej sytuacji, a ty mówisz, no on nie reaguje, więc to jest on jest neutralny. No już nie jesteś neutralny, bo jesteś zaangażowany w sytuację i Bóg też nie jest już neutralny, już patrzy. Ja go już proszę, mówię pomóż mi, a on robi co? Nie ma mnie, udaje, że go nie ma. Jeżeli już go proszę o pomoc, to może albo odmówić, albo się zgodzić, albo wymyślić coś tam jeszcze innego. Ale jeżeli ignoruje sytuację, to już... Dobra, czekaj, bo teraz ty już mówisz o interwencji, mówisz o... No tak. O zapytaniu Boga o coś. No ale jaka to różnica, ja nie wiem. No bo... No, jaka to różnica, no? Jeżeli się dzieje zło, to ktoś potem krzyczy do Boga i mówi pomóż. Ale nie I wszyscy wtedy to jest co? Ale nie wszyscy to nie robią. Moja wina, ja tego nie zrobiłem. Módl się do szatana, tak? No, a przepraszam bardzo, no to mówię, no to w tym momencie zdejmujesz tak naprawdę odpowiedzialność ludzi. Nie zdejmuję odpowiedzialności z ludzi, to ty ją zdejmujesz z Boga. To nie jest to nie są rzeczy wzajemnie wykluczające się. No jak to nie? No złodziej ukradł mi skuter i odpowiada za to, co zrobił. Ale Bóg jego wysłał, miał tam swój plan, no, żeby Bóg tak się stało i też nie, za to odpowiada. Nie, no Bóg odpowiada za to, a nie ten złodziej w takim razie. Dlaczego? A nie złodziej. Bóg odpowiada, złodziej też odpowiada. To nie są rzeczy wykluczające się.
Bo dlaczego miałyby się wykluczać? Nie wiem. No, jeżeli ta osoba była zmanipulowana przez inną osobę, to nie jest winna. Dlaczego nie jest winna? Według jej wiedzy i w jej zakresie podejmowanych decyzji zrobiła to, co zrobiła. No i podjęła swoją decyzję. No, poszła w prawo albo w lewo, no i musi odpowiadać za swoją decyzję w tym zakresie, w jakim ją obowiązywał, nie? Była w tej sytuacji. Mogła ukraść, mogła nie ukraść. Zmanipulowana czy nie, ale jednak to zrobiła ta osoba. Więc jest odpowiedzialna. Bóg se stał wyżej i tak zrobił okoliczności, tak ustawił, że no akurat się tak zdarzyło, jak jemu się podobało. I on za to odpowiada, no bo nawet jeżeli by te okoliczności były zupełnie losowe i Bóg by niczego nie tykał, ale w tym momencie już mógłby zapobiec, żeby ta kradzież nie miała miejsca. Ignorując tą sytuację, wtedy już staje się odpowiedzialnym za to zło, które się stało. To czekaj, to on pozwolił na to, czy doprowadził do tej sytuacji? Doprowadził do tej sytuacji. Jedno i drugie to jest to samo. To są wymienne sformułowania. Dokładnie to samo znaczy. Tylko jedno brzmi lepiej, a drugie gorzej. No, nie. Nie są te same. No to ja nie wiem, dlaczego. Bo jeżeli ja cię namówię, żebyś zrobił coś złego, no. W taki sposób, że ty nie, no nie wiem, będziesz miał możliwość, ale nie będziesz miał pełnych danych, że tam coś się, prawda, będzie, no to ja się będę czuł odpowiedzialny. Ale jeżeli ja zobaczę, że ty robisz coś złego i nie zareaguję, to nie będę się czuł odpowiedzialny. No dobrze, bo to jest znowu, szukasz sytuacji, w których odpowiedzialność jest albo jednej osoby, albo drugiej, ale możesz znaleźć mnóstwo sytuacji, gdzie odpowiedzialność jest po jednej i drugiej stronie. Na przykład, że ty mnie namawiasz, żebym coś ukradł i ja mam pełnię danych i kradnę. Ja jestem odpowiedzialny, bo zrobiłem coś świadomie i ty też jesteś odpowiedzialny, bo mnie do tego namawiasz. No i już. Więc może być odpowiedzialny Bóg i może być odpowiedzialny złodziej. No tak, ale ty cały czas twierdzisz, że to Bóg wysyła, więc jak... No tak. Jeżeli ktoś jest marionetką tak naprawdę, to jak może być odpowiedzialny? Właśnie ci podałem przykład. No ten przykład pokazuje. To znaczy, że, przepraszam bardzo, jak przyjdzie do ciebie lalkarz z lalką i kopnie cię tą lalką, to lalka też będzie odpowiedzialna za to? Ty rozumiem, że odpowiadasz na mój przykład, wymyślając całkiem inny przykład. Tak? No tak. Najpierw weź, no ale bez sensu to jest tak rozmawiać. No to ja mówię, mój czerwony kolor jest jasny, a mówisz, porozmawiajmy o zielonym. Bez sensu, no to poczekaj, skupmy się na jednym przykładzie najpierw. Okay. Jest złodziej, który został namówiony, ktoś mu dał pomysł, żeby mi ukradł motorek na przykład. No, ktoś mu powiedział na ucho, namawia go, no i już. No i teraz ten złodziej... Myśli sobie, ukraść albo nie ukraść. Ma pełnię danych, wie, czym to grozi, wie, jakie są konsekwencje. Wie, że to jest złe. I kradnie. Czy nie są obaj odpowiedzialni? Pytanie jest, czy rzeczywiście ma pełną wiedzę. No ma wszystko, a dlaczego nie wie niby? Wszystko, co jest potrzebne do podjęcia decyzji, wie. Co nie wie, że kradzież jest zła? Nie wie, że idzie kraść? Nie. Wie. No mój drogi, tu byś się zdziwił. Złodziej przypadkiem mi przepiłował łańcuch, bo myślał, że to jest jego motor? Nie, tylko że wielu złodziei nie uważa kradzieży za zło, tylko za zawód na przykład. Nie, wiesz co... No w tym momencie mówię ci z doświadczenia. Może nie ja tak uważałem, ale znałem ludzi, którzy uważali, że złodziej też zawód. No to nie zmienia kwestii odpowiedzialności, że w żaden sposób. Jest odpowiedzialny za czyn, który popełnił przecież. No jest odpowiedzialny za czyn, który popełnił. Ale jeżeli został zmanipulowany do tego czynu, to dlaczego ma podnosić za niego odpowiedzialność? Bo go popełnił. Tak samo jak Adam i Ewa popełnili jakiś czyn i byli zmanipulowani i Bóg ich uznał za winnych czy nie? No i szatana również. Tak, no dokładnie to, co ja mówię, odpowiedzialność ponosili wszyscy trzej. Więc dokładnie analogicznie w tą sytuację przenosząc na Boga, tak. Bóg może być odpowiedzialny Ale zaraz, była pełnia danych. Jedyne, co wiedzieli, że nie wolno im jeść. No i wystarcza. I Bóg ich uczynił winnymi, stwierdził, że odpowiedzialność jest ich. No, nawet powiedział, że odpowiedzialność jest tylko Adama. Ewy. A za co ukarał Ewę? Proszę? To za co Ewę ukarał? Jak jest tylko Adama? No ale popatrz, on zwracał się tylko do Adama, tak naprawdę.
Z nim gadał. Facet był. Rany, była kara. No mniejsza z tym już, jak to było sformułowane. Ukarał tego, kto był winny ewidentnie. No to co, karał niewinnego? No, ukarał węża, a nie szatana. No to chyba o to samo chodzi, nie? No nie, bo wąż to takie zwierzątko, które żyje na świecie, a szatan no nie za bardzo. No dobra, nieważne bardzo i chodzi mi tutaj o to, że jest możliwe, żeby odpowiedzialny... Ja rozumiem, że jest możliwe coś takiego, że odpowiedzialnych jest więcej niż jedna osoba. No właśnie. Okay. Więc Bóg może być odpowiedzialny jednocześnie z kimś, kto coś złego bezpośrednio uczynił, nie? No czyli Bóg jest zły. Bóg sprawia zło, o. No ale zły to jest ten, który czyni złe rzeczy chyba, tak? No jak mówimy o człowieku, z punktu widzenia Boga to trochę inaczej sytuacja wygląda. Bóg coś sprawia. Czy kat jest zły, który jeżeli wykonuje wyrok? No nie mówimy, że jest zły, on wykonuje wyrok. Dlatego, że działa w jakimś kontekście, w jakiejś sytuacji, która no, zwalnia go z decyzji akurat w tamtym wypadku kata. Ale chodzi o to, że Bóg jest w innej sytuacji, kiedy... No, jest odpowiedzialny śmierci przecież. No jest, tak, oczywiście. Jest odpowiedzialny za to, że kobiety jak rodzą, to je boli, według Biblii. No, czyli zrobił im coś złego. Mówię o kacie, że też kat jest odpowiedzialny tej śmierci. Nie, kat nie jest odpowiedzialny nigdy. Dlaczego? W żadnej kulturze na całym świecie kat nigdy nie jest odpowiedzialny. On wykonuje tylko wyroki. No, ale to on wykonuje. On się też decyduje, to też jest decyzja. Nikt go nie zmusza do tego, żeby być katem. No tak, no tak. Ale nikt go nie pociąga do odpowiedzialności. No i właściwie pociągają go ludzie do odpowiedzialności, dlatego nosili maski. No i dlatego im jeszcze był taki zwyczaj, wiesz, że jak się przed egzekucją kat mu prosił o wybaczenie i skazany mu tam wybaczał i dawał mu tam monetę czy coś. No, no dokładnie. Za usługę. No więc dając do zrozumienia, że nie uważa za winnego kata, tylko tego, kto mu kazał to robić, co robi. No, ale no, dobra, to... bo to rozmowa no, znika... Weszliśmy z temat. Tak. Czyli dobra, to zróbmy podsumowanie. Bo no. Bez sensu przez godzinę gadać. Okay. Zobaczymy, co ktoś inny powie jeszcze. Zrób jakąś mowę kończącą. Nie umiem mówić, robić mów kończących. Znaczy moim zdaniem Bóg nie jest odpowiedzialny za wszelkie zło świata. To wszystko złe, co się dzieje na świecie. Bo albo musiałby być, musi być odpowiedzialny za wszystko, albo za część, prawda? Mm-hmm. Nie uważam, żeby był odpowiedzialny, dlatego że daje nam wolną wolę. A jeżeli on jest odpowiedzialny i on nami manipuluje, to pozbawia nas tej wolnej woli. Tak no jest moje. Okej, dobra, w tą stronę. Po prostu wierzę bardzo w wolną wolę. No ja też. Ale ja nie widzę, dlaczego ty widzisz tu gdzieś jakąś sprzeczność po drodze, bo ja jej nie dostrzegam. No bo jeżeli ktoś kimś manipuluje, to pozbawia go wolnej woli. Manipulacja to jest pozbawienie wolnej woli. Nie, manipulacja nie jest pozbawienie wolnej woli. To jest... No nie wiem, co to do końca jest. Znaczy, w ogóle nie da się pozbawić wolnej woli człowieka. Można wprowadzić w błąd. Właśnie manipulacja polega na tym, żeby tak przedstawić fakty, tak, ten, żeby ktoś podjął decyzję taką, jaką ty chcesz, tak. Dokładnie, czyli pozbawiasz go wolnej woli. No nie, no bo to już w tym to zdanie zakłada, że to on podejmuje decyzję. Jeżeli chcesz go przekonać, żeby on podjął decyzję, to akceptujesz to, że do niego należy podjęcie decyzji. Wpływasz po prostu na jego decyzję. No wpływam w taki sposób, żeby on podjął decyzję taką, jak ja chcę, czyli nie wpływam na niego, dając mu wszelkie alternatywy, tylko daję mu takie alternatywy, żeby on zrobił to, co ja chcę. Czyli no wiem, pozbawiam wolna go wola ma miejsce wtedy, kiedy możesz podejmować decyzję. Nie, wolna wola ma miejsce wtedy, kiedy możesz podejmować decyzję, znając wszystkie fakty. Nie, no to jest akurat podejmowanie mądrych decyzji, ale mówimy w ogóle o podejmowaniu decyzji. Jak nie znasz faktów, też jakąś decyzję podejmujesz, jesteś odpowiedzialny i masz wolną wolę. To jest twoja wola, daje twoja świadomość, świadoma decyzja, czasem ryzykowna, jak masz za mało danych, ale twoja. Czyli uważasz, że da się, znaczy, że jak ktoś cię manipuluje tobą, to jest wszystko w porządku, tak? Nie wiem, z której mojej wypowiedzi wysnułeś taki wniosek? No bo jest wszystko w porządku, bo to nie czyni ci żadnej krzywdy w takim razie, jeżeli ktoś cię manipuluje, bo i tak ty podejmujesz decyzję. Jak ktoś wpływa na moje decyzje, to wpływa na moje decyzje, ale nie odbiera mi mojej woli. Jest mi trudniej podejmować mądre decyzje. Czyli jest okej, tak?
Jak to jest okej? Okay? Czy mówimy o tym, czy jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, czy mówimy o wolnej woli? Myślałem, że no, mówimy okay, o tym, czy jest wolna wola. Czy manipulacja jest okej? Okay? Nie, to jest inny temat. Gadaliśmy o wolnej woli, a nie o tym, czy manipulacja jest okej okay nagle. Rany, jakie przeskoki, ja się gubię. Poczekaj. Bo ja mówię, że ktoś został zmanipulowany i dlatego nie miał wolnej woli. No to chyba to jedno ma z drugim wspólnego. Nie, prawda? Bo mówisz, a ja mówię, no nie, to ja mówię, no że ty tak powiedziałeś, ale potem jak ja się z tym nie zgadzam, to ty mówisz, że no ja uważam, że pojęcie to nie jest okej. Okay. Znaczy jest co innego rozmawiać o tym, czy jest okej okay manipulować, czy... Rozmawiamy o tym, że manipulowanie wpływa na to, że ktoś nie podejmuje własnej decyzji. Manipulowanie jest okej, okay, no to dobra. Jeżeli nie jest okej, okay, no to dlaczego nie jest? Bo dlatego, że pozbawia cię wolnej woli właśnie. Nie, nie dlatego. Dlatego, że cię ktoś oszukuje. Ja cię oszukuję. Nie każda manipulacja jest zła od razu, bo manipulacja to dosyć szeroki termin. Manipulacja, która jest oszustwem, która cię pozbawia danych wymaganych do podjęcia decyzji albo fałszuje obraz rzeczywistości. O, to jest coś, co jest oczywiście złe, bo jest oszustwem, tak jak oszustwo jest czymś złym, ale oszustwo, oszukanie człowieka nie pozbawia go wolnej woli. Są dwie różne rzeczy. Znaczy, jak ktoś tam manipuluje, nie pozbawia cię wolnej woli, tak? Nie pozbawia mnie wolnej woli, bo dalej ja... decyduje. Na przykład, jeżeli byś przedłużał celowo audycję z jakiegoś tam powodu, bo na przykład twój kumpel okrada tamten pokój w tym czasie i chcesz mi zająć czas, no taki przykład, to nie pozbawiasz mnie wolnej woli, ja mogę przerwać tą audycję dalej. No ale oczywiście robisz coś, co będzie dla mnie niekorzystne, no wpływasz na moje życie. Tak naprawdę nie mamy takiej czystej wolnej woli, że mamy absolutną wiedzę i absolutne decyzje podejmujemy. Każdy z nas na każdego innego wpływa. I na jego decyzję też. Ale nie, czekaj, tym jest wolna wola, żeby podejmować mądre decyzje i zawsze korzystne. Nie, ja nie mówię o wpływie, ja mówię o manipulacji. Manipulacja jest świadoma dla mnie. No jest świadoma, no to co? No to no, mówię, ja dałem przykład. Nie musi być świadomy. Co? Co nie musi być? Wpływ na drugą osobę nie musi być świadomy. Nie musi być. No więc dobrze, manipulacja. I co no. Ona? Ten przykład taki. I z niego wynika, że co, dalej mam wolną wolę. No nie, ja uważam, że jak jesteś manipulowany, to nie masz wolnej woli. Dobra, może skończę, może ktoś inny zadzwoni i też dobra. Ten temat. Okej, okay. No to była rozmowa z Markiem. Okej. Okay. Hej. Dobra, Marek. I tutaj długa była, o jesteś, oh my goodness, pół godziny rozmowa o wolnej woli. To może taki będzie tytuł. Dam taki tytuł, o i teraz skończę nagranie. Co? I reszta będzie w komentarzach. Co? Nie? Nie, jak nie, to dzwońcie jeszcze przez Skype na odwyk.com albo 222-195-327. Czy ta rozmowa w ogóle była jakaś ciekawa w miarę chociaż? Czy to było bezsensowne, nudne poruszanie się po nieprecyzyjnych pojęciach typu wolna wola, która nie została zdefiniowana przed, jak uważacie? A w ogóle zaraz sprawdzę, ile ludzi ogląda. O, już na tyle dużo, że... Mogę, jako przerywnik teraz, zanim ktoś zadzwoni, pogadam o czymś innym albo może tym samym, pokazać wam taki ładny slideshow z tego, co się działo na Odwyk Kempie, czyli tym, co było w lecie, takim zjeździe słuchaczy Odwyku. Chcecie zobaczyć? No to uwaga, proszę się rozeprzeć teraz ładnie i to są zdjęcia w skrócie z Odwyk Kempu.
Dobra, i to mniej więcej by było tyle. Czy to się zaczyna powtarzać? Już chyba tak, bo strzelanie to już było wcześniej. Tak wyglądał mniej więcej Odwyk Camp w lecie. W wielkim skrócie, w jakiejś focie. Może ktoś siebie poznał. A może nie. No. I było bardzo fajnie się spotkać z ludźmi na żywo. Spotkanie na żywo to jest jednak spotkanie na żywo. To jest coś, panie i panowie. No, dobra, okej. O czym by tutaj teraz? Aha, bo ja zacząłem o tym, że ludzie lubią gadać o kościele. A znalazłem jeden taki materiał, właśnie ktoś mi przysłał link do jednej strony. No i to jest strona, jak to się nazywa? berea.org.pl berea.org.pl. No i tam jest jakaś polska sekcja misji. Nie wiem, o co w tej misji chodzi i co oni tam robią. Mówię, to jakaś taka mało imponująca strona, ale coś tam jest. Ale znalazłem jedną tam rzecz taką wartą może uwagi, bo tam jest takie w miarę treściwe i krótkie zestawienie według tego autora, który podobno był księdzem przez 22 lata, on tak pisze, no, w którym on pokazuje różnicę między tym, co mówi Biblia, a tym, co mówi Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego z 1994 roku. O. I tak porównuje tematy najważniejsze. Nie wymienia tam całej listy 50, tylko ile tam? 7 głównych rzeczy chyba. I to może być ciekawe. Się zastanawiam, no nie wiem, może ktoś szuka czegoś takiego, takie najważniejsze różnice między nauczaniem katechizmu a tym, co mówi Biblia. No ciekawe, czy się zgodzicie z tym, więc uwaga. Grabix, tak, polska sekcja misji. Nie, to jesteś Grabix, co ty piszesz w ogóle, człowieku? Dobra, więc bo tak. Temat jest i wersja biblijna i wersja katechizmu kościoła. No ale zobaczymy. Potem powiecie, jakie macie komentarze, albo piszcie, albo zadzwońcie najlepiej. Więc tak, podstawa prawdy według Biblii. Jedynie Biblia jest standardem prawdy. Z dużej litery prawdy. Znowu nie wiem dlaczego. A z kolei katechizmowa wersja mówi, że prawda oparta jest na piśmie, tradycji i papieżu. No i tutaj cytaty na potwierdzenie. No, których już tam nie będę czytał, żeby było w skrócie. Potem drugi punkt. Zbawienie jest tylko z łaski przez wiarę, tak mówi Biblia. Katechizm mówi, w zbawieniu łaska staje się zwykłym środkiem pomocniczym i jest udzielana przez sakramenty Kościoła. I chyba się zgadza mniej więcej ta różnica rzeczywiście. Potem trzeci punkt. Wiara jest darem Boga przez Słowo Boże. Według tej wersji biblijnej koncepcja katechizmu mówi, że wiara przychodzi przez Kościół Matkę. No i chyba dobrze to podsumował w miarę, myślę. No. Dalej. Chrystus złożył ofiarę z siebie raz na zawsze, według Biblii. Według katechizmu ofiara mszy świętej jest powtarzana. Też się zgadzam. Chociaż nie wiem, czy to akurat takie ważne. Tylko Bóg jest święty i jest źródłem wszelkiej świętości, według Biblii. Według Kościoła Maria jest również jedyną świętą i źródłem świętości. Co już jest dla mnie trochę szokującą tezą. Czy tak naprawdę jest? No tutaj są jakieś cytaty z katechizmu. Czy ja wiem? No może trochę wynika z tego rzeczywiście. Dobra. Jeszcze są 3 punkty tylko. Jeden pośrednik jest. Według Biblii w zbawieniu Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem. No tak, to mówi wprost Biblia. W liście pierwszym do Tymoteusza jest zdanie, które to mówi wprost. A według katechizmu i według tego autora strony w zbawieniu Maria również jest pośredniczką. Naprawdę? Aż normalnie przeczytam cytat potwierdzający to. Uwaga, cytat z katechizmu mówi tak. Albowiem wzięta do nieba nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Czyli co? No dobra, to nie wiem. No i przedostatni punkt mówi tak. Bóg nienawidzi bałwochwalstwa według Biblii. Według katechizmu Kościół rzymskokatolicki usprawiedliwia bałwochwalstwo. No, trudno się nie zgodzić.
No przynajmniej jak ktoś z punktu widzenia Biblii patrzy. No i ostatni punkt według tego gościa. Społeczność z umarłymi to jest pogańska praktyka i jest zabroniona w Biblii, a według katechizmu ta praktyka jest zalecana przez Rzym. No nie wiem, czy te wszystkie punkty są rzetelne i dobrze przedstawiają tą sytuację, bo tak naprawdę to ta nauka kościoła, ten katechizmu jest trochę bardziej złożona i skomplikowana i nie wiem, czy się da się to tak uprościć. No trochę się chyba, no może się da, ale ktoś tutaj się może przyczepić, że trochę się nie rozumie tych doktryn kościoła katolickiego. Z drugiej strony, jeżeli no ten gość mówi, że ponad 20 lat sam był księdzem, no więc podejrzewam, że to rozumie wszystko, tylko po prostu sprowadził to do prostych jakichś różnic i zasad. No. Link, oczywiście, ktoś chciał link, więc link jest taki, berea.org.pl, link do tego czegoś to jest jakiś tam bardziej skomplikowany, slesze, nie slesze. Czekajcie, jestem jakiś na tej stronie? Okej, okay, czekajcie, zaraz wam tutaj napiszę i żebyście mogli sobie przeczytać sami i wyciągnąć wnioski. No ciekawe, co myślicie o tym? No dobra, taki jest link do tej strony. Napisałem tutaj szybko. berea.org.pl. Gdzie ja to kliknąłem, żeby to było? Gdzieś kliknąłem i... Aha, już wiem. Link był w tym tekście na głównej stronie, tam gdzie jest napisane słowo do katolików. W tej lewej kolumnie jest takie słowo. I ostatni link mówi tak, że często proszono mnie, abym przedstawił w sposób jasny i prosty różnicę między nauką Pisma Świętego a oficjalnym magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego. Sporządziłem zatem tabelę, którą zatytułowałem Słowo Twoje jest prawdą. Do dupy tytuł według mnie, ale dobra, niech se zatytułował. No i to jest ta tabelka, o której ja powiedziałem. No i co? Co myślicie, czy to można takie... Czy to jest dobre? Bo to może być całkiem dobry, skrótowy zestaw. Jak ktoś pyta, na przykład, czym się różni wierzenie w Boga według Biblii i wierzenie w Boga według katechizmu Kościoła katolickiego, no to mu można dać sprzedać taką tabelkę i powiedzieć, no mniej więcej tym. Ale ja nie wiem, czy to jest do końca rzetelne. No myślę, że większość punktów jest okej, okay, ale no, nie, aż taki pewnie jestem. Dobra, ktoś dzwoni i ja odbieram. Cześć. No witam serdecznie, Grzegorz z Kalisza dzwoni. O, jak pięknie, Kalisz. A nie byłem. Nie byłem w Kaliszu. Nie byłeś w Kaliszu. No zapraszam, aha, fajne, ciekawe miasteczko, chociaż takie ponure troszkę. Ponure? O. Dokładnie. Ja dzwoniłem z 2 tygodnie temu, zapomniałem się zdaje przedstawić, ale to już mniejsze o to. No może. Dobrze, się dzwoniłem pierwszy raz 2 tygodnie temu i zapomniałem po prostu. Mhm. Trema. O czym dziś w ogóle rozmawiamy, bo weszłem parę minut temu. Okej, okay, bo najpierw był temat, jakaś dłuższa dyskusja, ale trochę nudnawa wyszła, na temat tego, czy Bóg odpowiada za zło, które się dzieje, czy tylko dopuszcza do niego, ale nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, że się coś złego dzieje. A drugie to była taka lista... A drugie to była taka lista różnic między kościołem, między nauczaniem katechizmu Kościoła katolickiego a Biblią, którą gdzieś tam na jakiejś stronie znalazłem, taką tabelkę z różnicami i się zastanawiam właśnie, czy to jest sensowne. Aha, no to katechizmu niestety nie znam całego, także miałbym problem. No to ogólnie z nauką Kościoła katolickiego, czy w których no z nauką Kościoła to mi się Biblia w ogóle nie klei, czy w ogóle Kościół z Biblią mi się nie klei, w tę stronę. O. No właśnie, temu autorowi się też nie klei, ale zrobię taką listę różnic konkretnych. Mhm. A ten pierwszy temat mówiłeś, czy Bóg dopuszcza do zła i pozwala, tak? Jak to było? Mhm. Że, no bo tak, bo jest koncepcja moja jest taka, że no Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co się złego dzieje. Ale inna koncepcja mówi, że Bóg nie jest odpowiedzialny za to, co się złego dzieje, no tylko trzeba wytłumaczyć, co w takim razie, no nie wiem, jaką ma postawę wobec złych rzeczy, które się dzieją, co poza jego świadomością, czy... Mhm. To pierwszy temat wydaje mi się trochę łatwiejszy, jak dla mnie. O. Bo wydaje mi się, że no Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, które się dzieje. No nie może być odpowiedzialny, skoro dał nam prawa, a my ich nie respektujemy, prawda? Znaczy bardziej chodzi o taki przykład praktyczny. Czyli jeżeli spotyka nas coś złego, czy
powinniśmy powiedzieć Bogu, mówić do Niego o tym w taki sposób, jakby On był odpowiedzialny za to, czy nie zwracać się do Niego, bo to przecież nie On zrobił. A chciałem jeszcze zapytać, powiedzmy, to jest stacjonarny telefon, prawda? Tak, to jest, tak, działa tak jak stacjonarny, tak, tak. To jest skajpowy telefon, działa, no tak jak warszawski numer stacjonarny. Nie, bo ja mam na stacjonarnych trochę darmowych, przez to pytam. Aha. A nie mam pojęcia, czy to będzie też darmowe. No to, to sprawdzę na skajpowy. Bilingu. Dobrze wiedzieć na, by było. Na bilingu. No. No, więc... Także nie, wydaje mi się, że jeżeli coś nam się przydarzy złego, to czy odpowiada za to Bóg? Nie, nie, chyba nie odpowiada za to Bóg, bo Bóg nie kieruje naszymi krokami. Nie? Tak mi się wydaje. No, to znaczy się naszymi, no, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to może trochę i kieruje, ale większość ludzi w naszym kraju, no, nie jest chrześcijanami, tak? Mhm. No nie, bardziej mi chodzi o to, co, jak to naprawdę wygląda, czy tam według Biblii. No to taki cytat z księgi, z drugi rozdział księga Hioba była i powiedział Hiob do żony, mówi tak, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne, czyli głupie, tylko tłumacz chciał być delikatny, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mieliśmy przyjmować i złego? I w tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty, tak mówi Biblia. Czy Hiob miał rację, że powiedział w ten sposób, że powinniśmy przyjmować złe od Boga? Złe od Boga. Jeżeli dobro, to jest zło. No, być może tak. No, ale jeżeli zło nie pochodzi, to, co się złego nam przytrafia, nie pochodzi od Boga, no to jak możemy mówić, że przyjmujemy złe od Boga? A Job tak powiedział. Złe, no, złe może, jeżeli Bóg jest w roli dobrego lub złego ojca, no to nas nagradza i karze, prawda? To tak się może trochę odpowiadać. No właśnie, Job się dokładnie takie podejście miał i szukał, za co Bóg go ukarał jako ten ojciec. A tutaj się okazało, że w ogóle nie było kary. To, co złego go spotykało, to nie było przez żadną karę, ani wychowanie, ani nic takiego. Tylko jakiś tam zakład. I Bóg na te pytania Joba nie odpowiedział w ten sposób, że zrobiłem coś złego dlatego i dlatego, tylko powiedział, że nie muszę się przed tobą tłumaczyć. Kim ty jesteś, żeby mi zadawać takie pytania? I Job to zaakceptował. No tak mówi, cała księga Joba teraz streszczona została przeze mnie. Bardzo więc... szybko, źle i bardzo wspaniale. No ale właśnie, bo cała trudność na tym polega właśnie. Dużo ludzi zresztą nie wie, jak sobie poradzić z tym, czy obarczać Boga odpowiedzialnością za to, co złego ich spotyka, czy nie. I według Biblii, no właściwie księga Joba o tym mówi, więc powinna powiedzieć, jak z tym jest. Cała księga, no właśnie, całej to może nie pamiętam w 100%, nie przeczytałem jej całej, też nie pamiętam, bo też dawno, od dłuższego czasu w zasadzie nie zaglądałem do Biblii, trzeba by znowu zacząć, kurczę. No, ale nie, generalnie Hiob to był taki człowiek, który chyba żył z Bogiem. No tak, no właśnie, więc za co go karać? Dlaczego mocno żył. No tam było, że nawet ten szatan się założył z Bogiem, że zabiorę mu wszystko i po prostu odwróci się od ciebie, prawda? Mhm. I Bóg się na to zgodził. Czy odpowiadał za to złe, czy nie? Czyli no, Bóg jak gdyby mu nie dał tego złego, czyli no, to pochodziło jednego szatana w tym momencie, tak? No ale czy można uznać, że Bóg jest niewinny, kiedy mógł go powstrzymać? Kiedy Bóg wydaje pozwolenia na to wszystko? Szatana powstrzymać? No mógł w sumie powstrzymać, ale... No bo szatan przed po pozwolenie przecież. Chciał jednak mu pokazać, że człowiek się nie odwróci od Boga, tak? Mhm. Zrób co chcesz, tylko nie zabierz mu życie, zabierz mu wszystko, oprócz jego duszy, tam było powiedziane, zgadza się? Mhm, no, tak było. Najpierw wszystko mu zabrał majątek, a potem jeszcze chorobę i wszystko, zostało mu tylko życie, że żył i cierpiał. Mhm. A on mimo wszystko dalej wierzył w Boga i dziękował mu za wszystko dobre, które ma, czego już nie miał nawet. No tak, ale pytanie jest teraz o to, czy to złe, to, co było złego, czy Bóg był za to odpowiedzialny, czy nie? Bo Job uważał, że był. On w ogóle nie dyskutował z szatanem. Przez całą tą księgę, ileś rozdziałów, ani razu Job się nie zwraca do nikogo poza Bogiem. Uznaje Boga za odpowiedzialnego tego, co się stało. No dokładnie, zgadza się. No czy ma rację, czy nie? No, że nie rozmawiał z szatanem jak najbardziej. A że uczyni Boga odpowiedzialnego? Za tym, odpowiedzialnym za no, to, co zrobił, się stało? Zrobił to w porozumieniu z szatanem jak gdyby, no to nie wiem czy. No chyba miał rację. No miał rację, no i też to tak wynika, że no nie da się tego inaczej rozumieć. Bóg musi być odpowiedzialny. No jakby nie patrzył, no nie był w stanie tego zmienić. Jakby nie prosił, i tak by tego nie zmienił. Mhm.
Mógł się no jest jeszcze na przykład taki fragment w drugiej księdze Mojżeszowej, kiedy Mojżesz pierwszy raz się tam z Bogiem spotyka i rozmawiają koło tego krzaka i Bóg mówi do niego tak, do Mojżesza. Bo Mojżesz w ogóle, kontekst był taki, że Mojżesz się tłumaczył, że on nie chce iść do tego Egiptu, gadać z Faraonem, bo on nie umie mówić. Powiedział tak, jak tutaj mówi Biblia, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I wtedy Pan rzekł do niego, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? I w tym fragmencie Bóg się przyznaje do tego, że czyni ludzi ślepych, albo głuchych, albo niemych. Czyli no, robi coś złego. I jeszcze Bóg mówi wprost, ja to robię, a nie, że zlecam to jakimś szatanom, tylko to robię ja. Coś złego, co cię spotyka, że jesteś niepełnosprawny, to zrobił Bóg. No tak Bóg mówi już wprost, no i już się chyba tego nie da rozumieć inaczej. Ale zabiłeś mi gwoździe teraz. No, nie wiem, właśnie. Co powiedzieć. Tu jest problem. Tu jest problem, zgadza się. No. No to zostawmy to takie zawieszone, bo teraz się trzeba zastanowić. Spokojnie. Jasne. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Może to do następnego razu. No, no później odbierz telefon pod sam koniec, będę odpowiadał kawał. O, dobrze. Dobrze, to ja coś zapiszę. Ostatni nie odebrałeś, dobra, to na razie. Zapomniałem. Na razie. No. Dobra, to od razu mamy inny telefon. Zobaczymy, o czym będzie teraz. Hello, cześć, witam, dzień dobry. Hello, cześć. O, jakie echo. Halo? Sam siebie... O, cześć, hej. No cześć, zadzwoniłam się? Tak, pewnie. Tak, ale ja... Fajnie. Dzisiaj się da. Cześć. No cześć. A właściwie Marcin, to powinieneś bardziej jakiś kontrowersyjny temat wymyślić. A nie był? No właśnie tutaj mówię, że twierdzę, że Bóg odpowiada za to, co nas złego spotyka. Jak ktoś jest niepełnosprawny, to przez Boga. Tak z Biblii wynika. No, to nie jest kontrowersja? Nie, to jest chyba oczywiste. Wcale nie, no przecież dużo ludzi się nie zgadza. Pół godziny dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto się w ogóle nie zgadza z tym. Ale to jest, jeżeli no, założymy, że Bóg jest właścicielem świata, no to może zrobić, co chce, prawda? No, że jeżeli założymy, że jest na tyle, że ma władzę nad światem i kontroluje, panuje nad światem, no to według mnie, no tak, wynika z tego, że musi odpowiadać. Albo nie panuje, a jak panuje, no to odpowiada. No, no to teraz zastanówmy się nad tym właśnie, czy panuje, czy nie panuje, no bo jeżeli panuje, no to odpowiada, jeżeli nie panuje, to nie odpowiada. No i zresztą taka koncepcja, że te złe rzeczy to on zostawił szatanowi i jego chłopakom, żeby robili, a on ma czyste ręce, on nic dobrego, on robi tylko same dobre rzeczy, jak premier Tusk, a jak ma coś złego zrobić, to zleca szatanom, czyli swoim ministrom, czy tam komuś innemu. Taka koncepcja no... jest. Taka całkiem logiczna koncepcja. No jak jestem na przykład mamą, mam córeczkę taką w wieku 6 lat, no jak moja córka coś narozrabia, no to trzeba zastosować jakąś karę, tak? No i ta kara jest narzędziem, tak? Żeby coś tam wyegzekwować od tego dziecka. No tak. Tam coś wytłumaczyć, coś, no żeby to dziecko coś tam zrozumiało. No i teraz, no... No może to nie jest takie porównanie dobre, bo kara to jest, no to nie jest osoba, tak, która myśli, tak, tylko samo narzędzie. No a Tusk jest jakimś tam człowiekiem, tak. Zawsze takie fajne, jak słucham ciebie na odwyku, to bardzo fajnie porównujesz to wszystko do hrabiego Monte Cristo, tak. O, tak. I to jest chyba najlepsze porównanie, no bo... W tej historii tak każdy robi to, co robi, a hrabia Monte Cristo tak wszystkim to on zamieszuje, no. Że wychodzi na jego, tak? To, co on chciał po prostu uzyskać. No po prostu jest bardzo inteligentny, przewidujący i ma dużo pieniędzy, ma wpływy. No więc, no on nie robi żadnych czarów, nie zmienia natury człowieka. No dokładnie. Wszyscy ludzie robią, co chcą, ale on potrafi... No, używać ich jako narzędzi. Właśnie nawet ich tam nie oszukuje specjalnie. No, to ten. A jeszcze się chciałam ciebie zapytać, czy podobała ci się karykatura, którą kiedyś wrzuciłam ci na Facebooku? No, a to kiedyś chyba już dawno było. Ja już jej nie pamiętam dobrze. Ja w ogóle nie mam pamięci do obrazów. No, to sobie spojrzyj w swój profil następnym razem.
Bo teraz poszukuj. Mieszkasz w Lublinie, tak? Tak. No to tak ten, jest. To może mój mąż ci podrzuci, jakbyś chciał tą karykaturę. O to fajnie, pewnie, że chcę. A w ogóle no. Ludzie na czacie pytają, cytuję, dziewczyno, kim jesteś? To do ciebie jest. Kim jestem? Ojej, no człowiekiem. Dziewczyną, kobietą. No właśnie, jak słychać, kobietą. Nie, ja się nie loguję, ja generalnie się nie udzielam na czacie, ale słucham regularnie wszystkiego. O. Wszystkich twoich odcinków wysłuchałam i generalnie no nie mam, no za mało kontrowersyjny jesteś dla mnie, kurczę, no ze wszystkim się zgadzam po prostu. Oj, no dobra. No, ale to... Nie mam się o to z tobą pokłócić, a szkoda, to lubię się kłócić. A spróbujemy coś znaleźć. No dobra, ja się już będę starać. No to znajdziesz, pozdrawiam. No, no dzięki. Dzięki jej. Dobrze, mamy fajne, fajny całkiem dzisiaj odcinek. A ja sobie przypomniałem, że dostałem 2 tygodnie temu. Idę sobie, wyobraźcie sobie, idę do skrzynki, otwieram skrzynkę, a tam jest koperta bez znaczka, która wygląda tak. I jeszcze w dodatku ktoś napisał Baron Martin Lechowicz. O, widzicie? Takie coś. O, z ładnym kwiatkiem. I nadawca jest, wiem, że we mnie nie wierzysz, Mikołaj. Nie, przepraszam. Wiem, że we mnie wierzysz, Mikołaj. No dobrze. I w środku otwieram, a tam jest dyplom. Zostałem? Tak? Właśnie? Mówi tak. Baron Martin Lechowicz otrzymuje nagrodę miesiąca za działalność pro publico bono. Tada! Gratulujemy. I pieczątka własnej roboty zresztą. Fundacja Jak Mamy To Wspieramy jest i to jest nigdy... Jeszcze nie dostałem w życiu tak fajnego dyplomu, w tak niesłychanie niespotykany sposób. No, takie jaja są i to jest do kolekcji moich rzeczy pamiątkowych. Jak będę stary, to będę tobie sobie to oglądał, czytał i wspominał, że warto było. Pieczątka nie jest kartofla, nie jest. Pieczątka jest, nie wiem, krwią, czy tam czymś pisane. Ja już nie wiem, ale fajne, nie? Dostać takie coś, to jest genialne, to jest takie fajne uczucie. Unbelievable. Coś pięknego, naprawdę fajne. Od Mikołaja, no. Znał mój adres, no to jest dowód, że istnieje Mikołaj, no. Bo jak to inaczej rozumieć? Dobra, dzwoni Paweł. Cześć, Paweł. Cześć, Martin. No. Cześć. Cześć. Właśnie jakimś głosem nostalgicznym powiedziałeś i mi się tak zrobiło. Nie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ty wpadasz w coś, co się zwie bardzo fachowo determinizm. Czyli? Znaczy, że z twoich wypowiedzi wcześniejszych wnioskowałem, że wykładasz, że Bóg wie, co ty zrobisz za chwilę. No wie. Biblia tak mówi, że wie. Że prawie, że z tobą steruje, jak tym złodziejem wspomnianym. Nie, nie mówię, że steruje. Mówię, że wie, że wykorzystuje. Jak hrabia Monte Cristo. Ale wie, no ale no dobrze, no ale co z tym złodziejem? Powiedzieli, że Bóg nim pokierował. To jest prawie, że determinizm. To jest całkowicie. Pokierował, to nie jest determinizm, ani trochę, no rany, to się robi, co, nie wiem, ciągle to ludzie robią, to nie żaden determinizm, robią tak ze swoimi dziećmi na przykład, ja tak z kotem ciągle robię, no. Że co? No, że robię tak, żeby zrobił to, co ja chcę. To, że kot sra do kuwety, to jest co, determinizm? Nie, no przecież nie zmusiłem kota za pomocą jakiejś przemocy, po prostu wykorzystam swoją wiedzę, przewidywanie przyszłości i różne takie rzeczy, żeby doprowadzić do tego, co chce. No to no tak to działa, no nie, to nie jest determinizm. Nie. Przepraszam, to w jaki sposób Bóg skierował tego twojego złodzieja na ciebie, żeby, nie wiem, żeby cokolwiek, żeby cię ukradł. Dokładnie taki sposób, jak w książce Hrabia Monte Cristo jest to opisane. Tam jest taki... No, czyli mówię, powieść... przeczytaj tą książkę, dopiero wtedy zadzwonię. A nie czytałeś? Myślałem, że to jakaś lektura, że to jest dosyć znana książka. No to hrabia Monte Cristo mścił się na swoich prześladowcach za pomocą właśnie używania, właśnie w taki sposób, wpływając na zdarzenia jakimiś tam drobnymi niby rzeczami, które sprawiły, że wszystko się potoczyło tak, jak on chciał. No. Ale to no, najpierw było przeczytać, żeby zobaczyć, jak to tak w praktyce bardziej wygląda, no bo jak się czyta, to jest dłuższe, to jest bardziej szczegółowe. No i człowiek rozumie koncepcję, że da się wpływać na ludzi właściwie bez żadnej przemocy, tylko sprytem, inteligencją, wpływami. No i nie można powiedzieć, że tu jest jakiś determinizm, bo nie było. A jednak stało się tak, jak chciał hrabia.
i każdy zrobił to, co chciał. Czyli chcesz powiedzieć, tak, że chciał. Czynnikami zewnętrznymi Bóg jest w stanie zakierować tobą, gdzie chce. No. Nie czynnikami wewnętrznymi, że tam powiedzmy, że kieruje ciebie bezpośrednio, tylko pośrednio, tak? Tak, pewnie. Aha. Co? No. Troszeczkę mnie to zdziwiło, ale... Czemu? Powiem ci, że nawet trudno mi na to odpowiedzieć, ale mogę szybko zmienić temat, że nie podoba... Czekaj, bo że to jest niemożliwe? Nie no, po prostu no, dziwna koncepcja. No, ja mam albo czemu? W ogóle nie... Znaczy, przede wszystkim ja bym się zastanawiał, czy jest w ogóle prowadzić sens taki, takie rozmowy, bo to są pytania bez odpowiedzi tak naprawdę. No... Może i nie ma sensu, ale no jest różnica. Poczekaj, jest różnica między człowiekiem, który zakłada, że jest zwolniony z odpowiedzialności właśnie z powodu jakiegoś determinizmu, a człowiekiem, który uważa, że odpowiada za to, co zrobi, nie? Więc jeżeli ktoś sobie wmówi, że z powodów jakichś tam teoretycznych nie odpowiada za to, że kogoś okradnie albo bije mu ryj, no to rzeczywiście ta rozmowa jest ważna, bo może doprowadzić do tego, że ktoś będzie postępował głupio, tak jakby nie miał sumienia, nie? Bo będzie uważał, że jest nieodpowiedzialny. No ale to jest jakiś głupi wniosek z rozumowania i dowodzi tego, że to rozumowanie było debilne zupełnie, bo to chyba jest dosyć... No to trzeba, wystarczy zwykły chłopski rozum, żeby dojść do tego, że odpowiadasz za to, co robisz i już. Nie potrzeba teoretyzować żadnych tam o Bogu teorii, żeby przyjąć takie coś. To wystarczy przyjąć chyba jako założenie i wystarczy, nie? Może być, istnieje teoria determinizmu, czyli że naprawdę wszystko, że tak jak powiedzmy w programie, że jesteśmy tak naprawdę programem i da się z czynników zewnętrznych, czyli ze światła, z ilości pikseli teraz na monitorze, które ja teraz oglądam, z dźwięków, które do mnie dochodzą od ciebie, że z tych danych wewnętrznych jesteś w stanie przewidzieć output moich zachowań, czyli tego, co ja w tym momencie mówię. Jest taka teoria, że wszystko da się zracjonalizować. Ale to teoria, no to takie głupie zabawy, ale ja bym się skupił na praktyce, a w praktyce to, o czym ja mówię, ten sposób wpływania na rzeczywistość się stosuje bardzo często. To jest mniej więcej to, o czym pisał Machiavelli. To jest sposób postępowania. To jest to, co robią politycy. Wpływają na ludzi, manipulują jako na całkiem no, szerokimi masami w ogóle. Albo robią coś, wiedząc mniej więcej, jakie konsekwencje to przyniesie i jak ludzie postawieni w jakiejś sytuacji będą postępować. O, ale czy takie, przykład. Czy takie... a widziałeś film V for Vendetta? Nie, ja mało oglądam. Bo tam też była podobna koncepcja. Właściwie ta sama, co w Hrabie Monte Cristo. Nie, ja rozumiem koncepcję, tylko że pytanie jest jeszcze, czy twoja koncepcja nie przeczy troszeczkę wolnej woli człowieka? Nie! Czemu się wzięli na to, że przeczy? Właśnie ta koncepcja wyjaśnia, jak zachowując wolną wolę, Bóg może kierować rzeczywistością. Panować nad tym wszystkim, co się dzieje. No, ale bez ingerowania. Nie się udaje. Przecież ten film i ta książka to nie jest prawda, tylko to jest powieść fikcyjna, prawdopodobnie, prawda? No pewnie, że tak, ale przykład no tak. Z życia się, też są przykłady. Jeżeli się wie, rozumiesz koncept, jeżeli wiesz, że masz taką wiedzę, ogromną wiedzę, że wiesz, że dane zachowanie spowoduje dany efekt u danego człowieka, czyli że ukradnie ci ten skutek, to praktycznie jest to zaprzeczenie wolnej woli, bo wolna wola objawia się tym, że nie wiesz. Co nie wiesz? Że nie wiesz, jak się ktoś zachowa. To jest zaprzeczenie. No nie, no jest tylko, jeżeli weźmiesz pod uwagę punkt widzenia człowieka, który ma całą tą przyczynowość i skutkowość. No ale tak, ale już kiedyś o tym gadaliśmy, W swojej koncepcji Bóg z góry wie, jak na te czynniki zachowa się człowiek, jak na te czynniki odpowie dana jednostka, tak? To tak naprawdę pozbawia jej wolnej woli. Bo ja nie widzę... Niczego nie pozbawia. Ja przecież w ogóle nie ingeruje w to, co człowiek robi, tylko wie. Wiedza to nie jest pozbawianie kogoś czegoś. Jak ja wiem, jaki masz kolor majtek, to nie pozbawiam cię tego, że decyzji założenia majtek zielonych, bo wiem, że masz czerwone. No przecież rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Myślę, że masz zielone? Nie wiem, jakie mam.
No właśnie, bo, ale wiesz, o co mi chodzi. Dlaczego ludzie utożsamiają wiedzę Boga z ingerencją Boga w decyzję człowieka? No to jest dobry przykład z majtkami. No wiem, że masz zielone, to tym samym nie zmuszam cię w żaden sposób do tego, żebyś nie miał czerwonych. No ale no może, bo możesz powiedzieć, że przykładamy ludzką miarę, ale nie ma opcji, żebyś wiedział, co zrobi człowiek, jeżeli ma wolną wolę. No ja nie mam opcji, bo ja jestem w tym punkcie czasu. Gdyby Bóg był kimś, kto ma wehikuł czasu, to nie ingerując w nic, co? No zaprzecza, no nie możesz... Co zaprzecza? No, dla mnie ta koncepcja jest taka lewa trochę, bo w jakiś sposób... Albo mówimy, że Bóg jest kompletnie niezrozumiały i kończymy ten temat w tym momencie. Nie, i koniec. No kończymy, bo mówimy, że jest niezrozumiały i to po... Ale ja nie mówię tak. No ja tak mówię, bo to jest dla mnie jedna mądra koncepcja. A druga koncepcja jest taka, że próbujemy go przyłożyć do miary ludzkiej. I w miarze ludzkiej jest taka sprawa, że nie jesteś w stanie wiedzieć i nie wpływać. No ale to nie jest człowiekiem. On nie jest ograniczony czasowo. No to jest jakieś moje założenie. Ale jak inaczej wytłumaczyć proroctwa? Niektóre rzeczy sobie przyrównujemy do miary ludzkiej, a niektóre sobie odrzucamy i mówimy, że nie, tego się nie da zrozumieć. Dobra, to poruszajmy się po prostu w sferze jakiejś praktycznej, a nie teoretyzujmy. Istniały proroctwa. Jeżeli Biblia jest autentycznym zapisem, to mnóstwo proroctw było spisane, które się sprawdziły czasami po kilkuset latach w przód, tak jak były zapisane. Jak to jest możliwe, że sprawdzają się proroctwa? A nie pomyślałeś o tym, że ja będę takim strasznym racjonalistą i będę straszny dla siebie, ale powiem ci, dlaczego ewangeliści nie mogli pisać pod proroctwo? Co, nie mogli pisać? Dlaczego nie możesz przyjąć takiej koncepcji, że ewangeliści pisali pod proroctwa, czyli pod... Ja nie mówię o ewangelistach, ja mówię ale o tym, co w Starym Testamencie. Nie, bo zakładasz, że proroctwa, ja sobie wziąłem taki przykład, że sporo proroctw według Biblii się spełniło przy Jezusie, tak? No. Jezus, tak, mnóstwo. No to powiedzmy, że dlaczego ewangeliści nie mieliby pisać, mieli wcześniejsze pisma, tak? Patrzyli, o, to się sprawdzało, tak? Żeby więc zrobić spójną książkę, zróbmy tutaj, że Jezus zrobił to, stało się to i to będzie zgodne i to będzie, ludzie będą sobie to robić jako jedną z prawd udowadniających istnienie Jezusa, jego dobroć i jego boskość. No i co, sfałszowali w 200 różnych miejscach historię i nikt tego nie wykrył? Ale nikt też nie założył, nikt też nie udowodnił tak naprawdę, że ja nie... Chcielibyśmy rozpatrzyć pojedynczy przykład. Tam był chyba przykład, że Jezusowi nie złamiał na krzyżu nóg. Tak. Było coś takiego, tak? Coś takiego było? No tak. Aha. Mesjaszowi. Kilku i teraz pytanie, ile osób to napisało? Badało. Jan. Świadek naoczny zresztą. No Jan. Tyle. Czy nie? Nie wiem. No to, ale poczekaj, bo co to jest za argument? To znaczy, no można kwestionować autentyczność tego zapisu, ale nie można kwestionować tego, że ludzie się zachowują racjonalnie. Jeżeli w tej sekcie chrześcijan sprzeciwiali się wszyscy, establishment cały religijny, i byli wrogo nastawieni do chrześcijan, do tego stopnia, że zabijali nawet wyznawców tej nowej religii chrześcijaństwa, to można zakładać, że zrobiliby wszystko, żeby te błędy wyszły na jaw. Gdyby mogli znaleźć ciało Jezusa ukryte gdzieś tam w krzakach, to oczywiście, żeby znaleźli i pokazali, to jest Jezus, nie zmartwychwstał. Gdyby w tych pismach były błędy, to by je oczywiście, że publikowaliby te błędy. Ale chyba oni nie zrobili tą taktyką. Oni po prostu nie patrzyli z Biblii, nie próbowali na argumenty bić chrześcijan, tak? Czyli, że mówili, próbowali. O, to się nie zgadza. Nie, tak chyba nie przecież było. Jest takie, było, tak, było że... to, oczywiście, cały czas były debaty, właściwie na tym to polegało. Apostoł Paweł jeździł od synagogi do synagogi i debatował przez cały czas. Jezus co robił z rabinami? Debatował na argumenty cały czas.
że w Ewangeliach jest pokazany właśnie ten sposób, w jaki no, całe życie religijne wyglądało. Głównie się opierało na debatowaniu, udowadnianiu. Ten był synem tego, ten nie był. No to jest właściwie do tej pory to, co robią Żydzi, no bo no, gadają ze sobą i spierają się różne koncepcje i używają zresztą tych metod logicznych i jakichś tam tego typu wnioskowań. No, no tak by było, no, no jakoś, nie wiem, jakieś takie zakładanie z góry, że... Ale dobra, bo mówiliśmy o proroctwach. Co z proroctwami w takim razie w Starym Testamencie, które się spełniały? No co, to wszystko było spreparowane? No, ci, którzy pisali o tym, co jest w Nowym Testamencie, mogli wkroczyć w Stary, tak? Ale czekaj, bo Izajasz pisał o tym, w jaki sposób padnie miasto Tyr, czy Sydon, to której było tam na tej wyspie. No i opisał tam dosyć szczegółowo, co się będzie działo, w sposób kompletnie z dupy wzięty, bo to ten opis proroctwa, to proroctwo się wydawało bez sensu. I rzeczywiście to miasto podbił Aleksander Wielki, także się zgodziło dokładnie z proroctwem ileś tam 10 lat później. Tego się po prostu nie da było przewidzieć. Zdobył miasto w ten sposób, że spalił część, która była na brzegu, zbudował z niej most do wyspy. Wiesz, może nie wejdę do wyspy niebieskiego, prawdopodobnie nie wejdę. Ale ci powiem, że dlaczego, znaczy, wiesz, w końcu i tak dojdziesz do pytania, na które nie jesteś w stanie odpowiedzieć. Skąd wiesz, że ten, że to proroctwo rzeczywiście było napisane wcześniej? No, z wielu różnych źródeł. Na przykład z innych materiałów, które są i cytują. Z tego, że znaleziono dosyć stare kopie sprzed jeszcze czasów Jezusa, Starego Testamentu znaleziono, więc no, na pewno nie mogły być później napisane, nie? No różne z porównywania na przykład z archeologicznymi danymi, czy te rzeczy się wtedy działy, czy nie. No wiadomo, że im starsze proroctwa, tym trudniej o coś pewnego, pewne dane. No, ale dobra, to może inaczej powiem. Gdybyś dzisiaj usłyszał proroctwo, które by ci się spełniło, do jakieś takie szczegółowe, i by ci się spełniło za miesiąc, czy za dwa lata, to co byś powiedział? Też byś udawał, że nie ma tego? Czy byś szukał, że to jest niemożliwe, przesłyszałeś się, czy co? Jak to wytłumaczyć, jeżeli rzeczywiście proroctwa działają? Nie wiem jak, ale jeszcze nie dostałem takiego znaku. No dobra, no to jest trochę kwestia rzeczywiście zaufania do tego, że tekst Biblii jest wiarygodny i był napisany w tych czasach, w których tam to jest opisane. No tak. Albo jest jedno wielkie oszustwo jakieś, w którym brali udział kilkanaście osób, czy może kilkadziesiąt, nawet kilkanaście osób w ciągu tysiącu lat gdzieś mniej więcej. Wszyscy oszuści zebrali te wszystkie oszustwa w jedną książkę pod tytułem Biblia. Ale mnie to jakoś nie przekonuje, to w ogóle bez sensu koncepcją się wydaje. No dobra, okej, bo szumisz. Co? No. Ja szumię teraz? Mhm. A to nie wiem, co zrobić, ale w każdym razie masz... uważasz, że jak chodzi, różnimy się o ludzi pierwotnych, jeżeli chodzi o zrozumienie? Co to są ludzie pierwotni, o których nie, ci chodzi? Myślę, że ludzie bardzo dawni... Rzymianie mają, na przykład? Nie, jeszcze dawniejsi, mający problemy z rozpaleniem ognia. To Sumerowie? Nie było takich ludzi nigdy, którzy mieli problem z rozpaleniem ognia. To jest twoja koncepcja, ale ja w ewolucjonizm trochę wierzę. No to podaj mi, gdzie byli ci ludzie, gdzie żyli. W którym muzeum szkielet jest z tych ludzi, szkielety? Jakie dane są o nich? Mają szkieletów i tak dalej. Bo... Nie ma danych. Wierzysz w to, bo... Że w Biblię nie wierzysz, która jest spisanym dokumentem i są te kopie. Jest 5000 kopii Nowego Testamentu znalezionych. Ale wierzysz w to, że istnieli kiedyś ludzie, którzy nie mogli rozpalać ognia, nawet bo byli tak prymitywni, bo znaleziono ich dwa zęby. Tak? Ale dość logiczne dla mnie się to po prostu wydaje. Ja to intuicyjnie coś biorę. Przepraszam, ale po prostu to jest jedna rzecz, z której jest to dość naprawdę, dość logiczne. Dlaczego? Co dlaczego jest logiczne? No bo patrząc na biologicznie całe życie nasze, tak? Mhm. To czego my jesteśmy stworzeni? Tego, żeby tworzyć prokreację i żeby jeszcze bardziej się przystosować do warunków życia, żeby jeszcze dłużej żyć, żeby być jeszcze zdrowszym, tak?
Ale człowiek jest marnie przystosowany do warunków życia. Przecież nie mamy futra, patrz, jakie zęby mamy. My jesteśmy beznadziejnie przystosowani. Sobie kompensowali w sposobie umysłu, tak? A, no możesz sobie to tak tłumaczyć oczywiście, no ale jakoś... Wiecie, się kuleje ta koncepcja jakoś. Nie, bo na razie bardzo dobrze nie kuleje, bo my zastrzelamy zwierzęta, a nie zwierzęta w nas w większości przypadków. No tak. A mowa nam jest po co, że tak zapytam? Po co nam mowa? No. No ale to nie jest tak, że zwierzęta też się komunikują? Mową? No nie piszą książek, nie. Po co jest malarstwo? Czyli, jaki sens ma malarstwo w darwinistycznym podejściu? Widzisz, do momentu, w którym mówisz, że jesteśmy zbyt bardzo wyjątkowi, żeby to było nie dzieło Boga. Nie, ja w ogóle pokazuję ci rzeczy, które są w człowieku, które nie tylko nie pasują w ogóle do darwinistycznej koncepcji przetrwania najsilniejszego biologicznie gatunku, tylko jeszcze są sprzeczne z nią w ogóle. Po co mamy smak? Po co widzimy barwy? Jaki to ma sens z punktu widzenia ewolucji? Jak to? Żaden. Po co? Mamy jak to mogło powstać? Smak mamy po to, żeby się nie otruć. Dalej możesz zjeść. Smak mamy, żeby się nie otruć? Tak. Aha. Przecież jeżeli jesz zgniłego grzyba, tak, to nie wygląda zbytnio, ale smakujesz go i źle smakuje, to wypluwasz go i się nie zatrułeś. Znaczy, no dobrze, ale to wystarczy jeden kubek smakowy, który pokaże, jest gorzki chyba albo nie. Poza tym, dlaczego grzyb miałby podpowiadać komukolwiek, że się otruje jakimś złym smakiem? To już zakładasz jakiś plan. Nie, ja zakładam to, że jesteśmy przystosowani do tego, żeby przeżyć i przeżyć jak najdłużej. Bo ludzie, tak? No, ile? W porównaniu z kim? Ze słoniem? Nie, z tygrysem? Żeby, albo nie, nawet lepiej. Powiedziałbym, że wystarczy nam to, żeby stworzyć nowe potomstwo. Tak. Dobra, i taka skóra, jaką mamy... No, znaczy, ale wiesz, człowiek jest strasznie słabym stworzeniem. Wiesz, nie? Ale zrekompensował to umysłem, tak? A jak to się stało, że zrekompensował to umysłem? Teraz idziesz do tego momentu, w którym mówisz, że człowiek jest zbyt wyjątkowy, żeby to nie było dzieło Boga. Taka jest prawda. Nie, że człowiek w ogóle nie jest tak... jakby powiedzieć... Nie jest zwierzęciem w takim sensie, w jakim zwierzę każde inne jest. Czyli inaczej mówiąc, ma takie rzeczy, które w ogóle się nie mieszczą w takie podejście biologiczne czysto. Rzucaj przykłady. No to, że rozmawiamy właśnie o tym, o czym rozmawiamy, pokazuje, że nie jesteśmy czymś w ogóle zupełnie innym niż zwierzęta. Po co byśmy o tym rozmawiali w ogóle? Bo mamy więcej czasu, przez to, że sobie zrekompensowaliśmy to umysłem, mamy więcej czasu, mamy za dużo czasu. Teraz ja idę do Tesco, kupuję sobie żółty ser, tak? Ludzie z wielkich bloków, żółty ser, tak? No. Kupuję sobie ser, kupuję szynkę, zajmuje mi to godzinkę, wracam tutaj, gadam o Bogu. Ale dlaczego chcemy? Powinieneś zgodnie z darwinizmem uprawiać seks i rozmnażać gatunek. Albo zabijać innych dookoła siebie, albo kombinować jak mieć, nie wiem, być silniejszym, imponować kobietom, zdobywać ale następne... Ale tak jest. Ale po co tak gadamy jest. O Bogu? Proszę? Po co gadamy o Bogu z punktu widzenia ewolucji? Nie ma to żadnego sensu. Ponieważ chcemy sobie przede wszystkim się dowartościować. Po co? Zwierzęta nie potrzebują tego. Jak to nie potrzebują? Zwierzęta dowartościowane muszą być? To czekaj, poślę kota do psychologa. Nie wiedziałem. Martin... No co, no, że to nie pasuje, no ale... dobra, nieważne, już tak intuicyjnie, nie chce mi się całej rozmowy o tym tylko prowadzić. Intuicyjnie nie dostrzegasz w człowieku tych elementów niefizycznych, tych nie takich przyrodniczo-ewolucyjnych, nie, bo ja patrzę na rzeczywistość, ja widzę, w jaki sposób ty inaczej rozmawiasz z kobietą, tak, w tym momencie, w którym zadzwoniła przed chwilą, tak, ja widać to po prostu jak na dłoni, jak ty inaczej z nią rozmawiasz, prawdopodobnie z czynników biologicznych, tak? Nie wiem, rozmawiać z kobietami, mają ładny głos. Ja sobie niestety zbyt dużo rzeczy racjonalizuję i ja to dobrze zauważyłem i naprawdę... To właśnie rozumiem. Człowiek, jakby mi chodzi o to, że sobie nie racjonalizujesz, tylko nie zauważasz zupełnie oczywistych rzeczy, które masz przed oczami. Czyli na przykład to,
o czym rozmawiamy tutaj? O rzeczach zupełnie związanych z biologią, przetrwaniem gatunku, siłą, walką, doborem naturalnym, tylko o Bogu? To jest nasza odpowiedź na posiadanie zbyt wielkiej ilości czasu i na posiadanie zbyt dużego, zbyt bardzo rozwinięcie tego umysłu, który w pewnym momencie... Ale to jest bez sensu! No pomyśl, mój kot ma jeszcze więcej czasu niż ja, dużo więcej i nie rozmyśla o Bogu, nie pisze wierszy, nie maluje obrazów. A ile lwy mają czasu, leżą sobie i trawią, albo węże, jaszczurki. No, to nie, czasem to się nie da uzasadnić. Dobra, okej, ale musimy odebrać innych ludzi, żeby nie zmonopolizować tej dyskusji do reszty. No, Marcin, powodzenia. No, dzięki. Cześć. No dobra, to cześć. Ale fajnie mi się gadało. Ale szumi. Jesteś, ile było dygresji w tym odcinku. W ogóle trzy różne tematy. Oh my goodness. Niko ten pisze na czacie, Martin, daj już spokój z kolegą. A, co będę dał spokój? Prowokuje mnie do rozmowy, więc dobrze, dobra rozmowa, mi się podoba. Kto to był, pyta Grabix? Paweł. To był. No to dobra, odbieramy. Tylko dobra, szybko, krótko. Pyk, pyk i kończymy. Halo. Oskar, cześć. Cześć, Martinie. Mhm. Ja zaraz do pracy idę i dlatego tak namolnie dzwoniłem. A, okej. Okay. Bo mi się śpieszy trochę. A chciałem powiedzieć, że po pierwsze, no Monte Cristo to jest oczywiście doskonały przykład działania Boga, ale myślę, że osoby, które uważają, że manipulacja w jakiś sposób przeczy wolnej woli, to te osoby na pewno uważają, że na przykład pani posłanka, jak się ona nazywa, Sawicka, prawda, której podstawiono tam agenta i została sprowokowana, to, że ona też nie z własnej woli tam, prawda, z tym agentem działała. No. To była prowokacja, prawda? To nie była jej wola, tylko to była prowokacja, tak? Ja myślę, że prowokacja jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób może Bóg działać. Bóg po prostu prowokuje pewne działania, a ludzie z własnej woli na tą prowokację reagują. Ale to jest ich wola, mogą zareagować, mogą nie zareagować. No, z tym, że ta reakcja wynika z ich natury, ale to jest ich wola. I jeżeli się, powiedzmy, robi prowokację i ludzie uznają, całkiem spora część ludzi uznaje, ja myślę, że to nie ma znaczenia, jaka część ludzi uznaje, ale myślę, że jednak no, prowokacja jest takim dobrym przykładem właśnie, że na to, że człowiek może odpowiadać za swoje czyny, a równocześnie osoba, która tą prowokację prowokuje, też odpowiada za zaistniałą sytuację. No tak, dokładnie. No ja tak, nie pewnie, odtąd pamiętam, byłem dosyć młody, mały, ale tak dokładnie sobie wykombinowałem, że jeżeli Bóg działa, to tylko w taki sposób może działać. Właśnie wpływając, ciągnąć tam za jakieś sznurki, manipulując albo prowokując, albo używając tych wszystkich metod, które wymagają olbrzymiej wiedzy, intelektu i wpływów, ale nie uciekają się do żadnej przemocy ani ingerencji w wolną wolę człowieka, bo to wszystko da się zrobić, naprawdę. My to cały czas obserwujemy wokół siebie w codziennym życiu. No, tak robią pracodawcy z pracownikami, tak robią pracownicy z pracodawcami, tak robią politycy, szefowie, każdy, kto chce mieć wpływ na rzeczywistość, tak robią dziennikarze przede wszystkim i media. Więc jeżeli oni to mogą robić bez... No, przecież nie możecie powiedzieć, że dziennikarze odbierają wolną wolę człowieka. No, wolna wola to jest gdzieś w naturze już chyba człowieka. No, nie da się tak łatwo odebrać, no co, dziennikarz może odebrać wolę? No więc jeżeli potrafimy to my ludzie robić, to chyba Bóg też jest w stanie. No, zgadza się. Zresztą tutaj też sam poruszyłeś doskonałe wytłumaczenie tego. Mi się do powiedzmy w tym momencie sobie pomyślałem, że doskonałym przykładem tego to jest właśnie, to są wybory. Idziemy do wyborów i z własnej woli wybieramy idiotów, ale wybieramy tych idiotów dlatego, że ktoś nami zmanipulował i przedstawił nam, prawda, nieprawdziwe zalety kandydatów,
ale to my wybieramy i dalej, to my mamy ten głos i to my w tej, do tej urny głos wrzucamy, prawda? No to my odpowiadamy za to, kogo wybraliśmy. My odpowiadamy za to, kogo żeśmy wybrali. A z drugiej strony odpowiadają media, że nam, powiedzmy, przestawiły sytuację tak, a nie inaczej. Tak. I powiedzmy, jest to obopólna jakaś odpowiedzialność. Nie wina, no, to tylko odpowiedzialność, prawda? Mhm. No tak, dokładnie, że... No ja to tak widzę, ja nie wiem, czy jest, można to jakoś widzieć inaczej, no logicznie, bo każde inne podejście do tematu wymaga dojścia do bardzo dziwnych wniosków niebezpiecznych, na przykład takich, że społeczeństwo w ogóle nie odpowiada za to, co się dzieje, mimo że chodzi do wyborów, bo zawsze ich ktoś manipuluje. W ogóle no, nawet ten, kto manipuluje, też nie odpowiada, bo jego też zmanipulowano wcześniej. W ogóle nikt za nic nie odpowiada wtedy. I mamy, no to co mamy mniej więcej w Polsce, więc może nie stosujmy już więcej tego zrozumowania, bo się to źle skończy. No. Zgadza się. Natomiast co do tej ostatniej dyskusji, no to trudno jest się tak naprawdę, temat i problematyka powiedzmy tego, czy jest ewolucja, czy nie ma ewolucji, to jest powiedzmy no, temat rzeka i no, nikomu tak. Się tego nie udało udowodnić ani w to, ani w tamto, bo po prostu no, to jest naprawdę ciężki temat. No, jasne, że można sobie mówić, że to nie jest racjonalne, ale no, ten racjonalizm też się powiedzmy opiera, tak powiedzmy sobie szczerze, racjonalizm to też jest pewna religia, nie? Jest to jakieś, no tak, rzeczywiście, bo to jest założenie, które się przyjmuje bez dowodu, ktoś, no, dogmatycznie. Ktoś przyjął, że jakiś tam światopogląd jest racjonalny i teraz wszystko, co jest sprzeczne z tym światopoglądem, to jest, powiedzmy, wyśmiewane jako nieracjonalne. Głupie podejście jest według mnie zupełnie. Tak samo jest religia jak każda inna wtedy. No zgadza się. No, natomiast jasne, że jest pełno rzeczy, które są niewytłumaczone z punktu widzenia ewolucyjnego i które ludzie robią. Nawet to, że ludzie mają, powiedzmy, umysł taki, który marnuje mnóstwo zasobów energetycznych na to, żeby, prawda, się zajmować takimi pierdołami totalnymi, jak rozmyślanie nad filozofią życia. No właśnie. Które niczego, żadnej przewagi ewolucyjnej człowiekowi nie dają, no. To jest przykład tego, że to jakoś z ewolucyjnego punktu widzenia nie ma sensu, nie? Mm-hmm. No kompletnie nie ma sensu, ale jest wiele takich rzeczy. Tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby udowodnić, bo masz rację, że udowodnić się nie da, w takim sensie ścisłym. Nie podaję dowodów, ale możemy próbować zgadywać, jak było. Na podstawie jakichś konkretnych informacji. Na przykład uświadomić sobie, ile istnieje gatunków, które żyją w symbiozie i o czym to może świadczyć. I czy to nie jest przypadkiem sprzeczne z teorią ewolucji gatunków. Zresztą sam Darwin pisał, że jeżeli się znajdzie gatunki żyjące w ścisłej symbiozie, to jego teoria będzie fałszywa. Ale zignorowano to, co sam Darwin powiedział, bo on by pewnie sam nie wierzył we własną teorię dzisiaj, jeżeli wierzyć w jego słowa. No ale są gatunki motyli, które pasują tylko do jednego kwiatka. I kwiatek nie może przetrwać bez tego motyla, ani motyl bez tego kwiatka. Więc jak mogły dotrwać do tej pory od początku istnienia w ogóle tych gatunków, jeżeli się zmieniały po drodze? No musiały być niezmienne, albo by nie przetrwały. No, ewolucjonista ci powie, że musiały równocześnie ewoluować w symbiozie. No to jest nonsens zupełnie. No wiadomo, ale jednak denerwujące najbardziej w ewolucjonizmie jest to, a nawet nie tyle w samym ewolucjonizmie, tylko w ewolucjonistach, że są tak bardzo pewni swojej racji, że nie dopuszczają w ogóle możliwości. To ja przypuszczam, że tak samo było w momencie, kiedy się ewolucjonizm pojawił z drugiej strony, prawda? Że ci ewolucjoniści byli tak, prawda, zwalczani, no i teraz się tendencja odwróciła, że powiedzmy kreacjoniści są zwalczani w taki sposób no, niezbyt naukowy, czyli po prostu to jest naśmiewanie się, to jest marginalizowanie w ogóle i
i poniżanie tak naprawdę takiego poglądu, nie? Wychodzi na to, że ludzie, mimo że się powołują na naukę i racjonalizm, tak naprawdę są tak samo emocjonalnie podchodzą, jak zawsze podchodzili, i tak samo religijne podejście mają z przyczyn i wierzą w to, w co wierzą, wcale nie dlatego, że ich nauka przekonała, tylko bo im intuicja podpowiada albo pasuje im ten obraz. Tak jak ostatni słuchacz mówił, że no, dlaczego on wierzy, że byli ludzie pierwotni tak zwani? No bo mu to pasuje do koncepcji. A jakie ma dowody? No żadnych, ale nieważne dla niego, nie, to jest to, przecież, bo to, mu to pasuje. To też ma przyczyny jakieś społeczne, no, żeby nie być wykluczonym, tak, prawda? No, nie? Zresztą, no pewnie, są przyczyny, ja nie mówię, że nie ma przyczyn, tylko ja mówię, że to nie jest racjonalizm. Powinniśmy sobie uświadomić, że wierzymy w to, w co wierzymy, wcale nie dlatego, że nam tak umysł każe, tylko z wielu powodów. I to poza logicznych, powiedzmy. Co ciekawe, wydaje mi się, że największymi przeciwnikami ewolucjonizmu to chyba powinni być homoseksualiści, dlatego że przecież zgodnie z teorią ewolucji to oni są zupełnym błędem, który powinien wymrzeć, no nie? No zresztą stosowali niektórzy ten argument, na przykład Adolf Hitler właśnie. No, na to mocy tak, tego argumentu stwierdził tak, to jest wybryk natury i trzeba to usunąć. To jest błąd ewolucji i wsadzał ich do obozów koncentracyjnych, oczywiście. Z tego powodu, to było podłożem tej koncepcji całej, tak, jego no, tych głupich wymysłów. Ale z drugiej strony, no... Było Hitlerze. Homoseksualiści to niestety mają z każdej strony pod górkę, no bo jak wiadomo w Biblii też nie są zbyt dobrze traktowani. Więc tak czy inaczej, powiedzmy, no mają źle. No. Ja muszę kończyć niestety, bo się zbieram do wstrętnego kapitalisty zarabiać pieniądze. Wesołej pracy, pożytecznej. Mam nadzieję, że pożyteczne jakieś robisz rzeczy. No, niestety robię oświetlenia diodowe dla wielkiej korporacji na zlecenie Unii Europejskiej. A na koniec mogę opowiedzieć kawał. O, kawał. Tak, kawał jest taki, że spotykają się trzy prostytutki, no i jedna mówi, no ja miałam elektryka i aż iskry szły, tak było dobrze. Druga mówi, ja miałam hydraulika i zatkał wyciek, jeżeli rozumiecie, co to znaczy. A trzecia mówi, ja miałam rolnika i nie chcę nigdy więcej. Raz za mokro, raz za sucho, raz za ciepło, raz za zimno, a na koniec musiałem się użerać jeszcze z jakąś pizdą z Brukseli, żeby za niego zapłacili. Dobra, to był tak, aż iskry poszły, dobra. Okej, dzięki. No to na razie, hej. Na razie. To był Oskar. Oh my goodness, ale poleciało ostro teraz po krzakach. No tego nie znałem. Będzie Szefcio teraz do... moment, nie ten guzik. O, już, a? Dobrze. I już jest. Ale opóźnienie masz. No, bywa. Siedzisz tam, człowieka. Gruby kawał był, tak jak tutaj mówią ludzie na czacie. No, dobra. No. No, najpierw to sprawę mam do ciebie taką. Techniczną bym to nazwał, bo ty byłeś zaskoczony tym, że smak dba o to, żebyśmy się nie otruli. No, ja uważam, że nie po to jest smak i to, ja wiem, to jest takie tłumaczenie klasyczne ewolucjonistów, no bo lepszego nie mogą znaleźć, ale to jest głupie tłumaczenie, bo mamy za duża różnorodność, po co tyle smaków. No, a nie myślisz, że wkładamy do ust sporo różnych substancji i powinno być w rozmaity sposób odbierane, żeby było wiadomo, co tak naprawdę tam jest, a nie tylko z grubsza, czy to jest, powiedzmy... No ale właśnie to jest wpadanie, zmienianie założeń, jak komu wygodnie. No ten słuchacz poprzedni powiedział, że ludzie, no dobrze, są źle przystosowani, są goli, nie wytrzymają niskich temperatur, źle się czują w wysokich i w ogóle, ale za to mają mózg, który wszystko rekompensuje. Ale potem jak go pytam o smak, po co są kubki smakowe, to nagle zapomina o tym, że ludzie mają umysł, który im rekompensuje wszystko i powinien ten umysł być używany po to, żeby ludzie mogli odkryć, który grzyb jest jadalny, a który niejadalny i nagle wracamy do tego, że tu smak jest potrzebny już. Futro nie było potrzebne, bo był mózg, ale smak jest potrzebny, pomimo, że jest mózg.
No to nie, no jakaś spójna koncepcja by się przydała może w tym ewolucjonizmie, co? Właśnie. Nie żebym uważał, że w koncepcji ewolucjonistów się cokolwiek kupy trzyma, ale niemniej to smak w ten sposób działa, że zabezpiecza ludzi przed różnymi substancjami, które by spowodowały to, że się otruje albo że będzie niedożywiony. Bo to bardziej powinienem inaczej problem przedstawić. Ja nie pytam, dlaczego istnieje smak. Ja pytam, po co aż taka różnorodność smaku u człowieka? Tak samo jak po co widzenie barw? A zapytam cię, a ile tysięcy różnych substancji chemicznych wkładasz do ust? Liczyłeś je kiedyś? Mnóstwo. Całą tablicę Mendelejewa. No właśnie. No to jak ty chcesz, żeby to wszystko obsłużył jeden kubek smakowy? No normalnie, żółw też wkłada do mordy, co tam mu popadnie i jakoś nie potrzebuje smaku, nie? Tyle. Chyba, że nie wiem, czy ma jakiś w ogóle smak żółw. Ludzie mają. Po co seks w ogóle sprawia przyjemność? Tylko delfiny i ludzie czerpią przyjemność z seksu. Po co? Podła, wszystkie organizmy. Jeszcze jest jeżo zwierzę. Tak? Tak. To nowość. Przepraszam. I szympansy bonobo. To są jedyne znane gatunki, które uprawiają seks również poza porą rozrodczą. No, ale przyjemność, chodzi mi o to, że przyjemność, o ile dobrze wiem, to czują tylko delfiny i ludzie. No, wiesz, jakby ci to powiedzieć, jeżo zwierzę nie udało się złapać, żeby zbadać. No ja nie wiem, zresztą jak to badają, jak zwierzęta czują tam tą przyjemność. No, ale to jest właśnie to, dziwne, że, trochę, nie? Niepotrzebne. To, że chodzi mi o coś takiego, że kiedyś był film dokumentalny, w którym omawiali sytuacje, różne takie nietypowe, które się ludziom przytrafiły. Jeden gostek gdzieś tam był na swoim jachcie na Atlantyku. Jacht mu zatopnął, więc dryfował w pontonie ratunkowym i czekał, aż ktoś go zgarnie z tego Atlantyku. Mm-hmm. No, a że tak to działa na otwartym oceanie, że jak coś tam pływa, to zawsze się potem zbierają ryby, no to mógł z harpuna je ubijać i miał co jeść. Mm-hmm. No i początkowo żarł tylko rybie mięso. No. No i mówił, że brzydził się całą resztą ryby, więc zżerał tylko mięso, resztę wywalał. No, ale mówił, że z upływem czasu coraz bardziej chciało mu się żreć oczy i organy wewnętrzne. No tak. No i mówił, że zmienił mu się smak. Że przestało mu smakować mięso, zaczęły mu smakować właśnie te oczy i wnętrzności. No tak, znaczy upodobania kulinarne mu się zmieniły, no tak, wiadomo. No tak, ale widzisz, w tym zakresie to właśnie to, że mamy taki rozbudowany zmysł smaku, pozwoliło mu na precyzyjne określenie tego, co je i czy mózg ma na to zapotrzebowanie, czy nie. Jakby no to nie jest przez zmysł smaku zupełnie. Organizm się domaga konkretnej rzeczy, tak, ale co ma smak do tego? A właśnie to ma, że się zmieniają odczucia smakowe. To nie jest tak, że masz na coś ochotę, abym zjadł. Tylko, że to, co wkładasz do ust, albo ci smakuje, albo odbierasz to jako coś no niesmacznego, wręcz odpychającego, mimo że tym wcześniej ci smakowało. No to dobrze, tak? Rozumiem, tylko dalej nie rozumiem uzasadnienia różnorodności smakowej u człowieka, bo wystarczyłby znowu jeden tylko receptor, który mówi przyjemne, nieprzyjemne i mózg by zmieniał ten smak właśnie, nawet było łatwiej. Po co kwaśne, gorzkie, słone, słodkie, po co to wszystko jest? A skonstruuj taki czujnik, który będzie zbierał wszystkie informacje. Ale nie musi. To do mózgu. Ale on nie musi zbierać wszystkich informacji. Mamy jeszcze tam dotyk w tych ustach i nawet sam dotyk by wystarczył.
żeby wiedzieć mniej więcej, dawać sygnałów odpowiednią ilość do mózgu, żeby on mniej więcej wiedział, co je. Zresztą w ogóle by nic nie musiało być, ani dotyku, ani smaku, tylko by wystarczyło poprzednie doświadczenie, bo tak się uczy właśnie sieć neuronowa pod tytułem mózg. Na podstawie przeszłych doświadczeń, jakiś tam, coś by tam musiał mieć, jakiś minimalny receptor. Ale nie musi wyznaczać, znaczy inaczej mówiąc, smak nie jest po to, żeby robić analizę całego spektrum substancji, która tam jest na tym etapie. Nieważny jest ten etap, tylko chodzi o to, żeby zidentyfikować tą substancję po to, żeby jak się ją je za 2 tygodnie, wiedzieć już, organizm już wie, co jest w tej substancji, czy potrzebuje tam tego wapna, co tam jest, albo czego tam innego, witaminy takiej albo siakiej, no. Po prostu chodzi o to, że mózg, nie wiem, czy to jest zrozumiałe mniej więcej, o co mi chodzi, bo może robię za duże skróty myślowe. Wiesz co, rozumiem, o co ci chodzi, ale to jest bez sensu, bo... To nie jest bez sensu. Dlaczego to jest bez sensu? Rzeczy, które ty zjadasz, jest bardzo dużo. No. Więc ty mówisz, że na tym etapie nie jest potrzebne szczegółowe zbadanie. To przepraszam, na którym etapie niby ma być? Wyjaśniam ci, mówię. Tak naprawdę o tym, co organizm potrzebuje, decyduje mózg, a nie smak. To nie jest twoja wola. Mózg ci daje tą informację, że czujesz się przyjemnie, jak zjesz oko ryby, a czujesz się nieprzyjemnie, jak zjesz mięso. Robić to może równie dobrze na podstawie impulsów wzrokowych, co i smakowych, co i węchowych, co i każdych innych. Smak jest zbędny. Wiesz co? Niezupełnie. Bo im więcej masz informacji, znaczy się im więcej informacji różnych, czy to wzrokowych, czy węchowych, czy smakowych, będziesz miał dostarczonych do twojego mózgu, tym pełniejszy jest przegląd sytuacji i tym większe jest prawdopodobieństwo, że podjęta decyzja będzie tą właściwą. Nie ma to żadnego znaczenia, bo czekaj, czy nie jesteś w stanie zidentyfikować oka na podstawie samego wzroku? Czy musisz mieć do tego smak? Tak, bo jak załadujesz... Nie widzisz oka? Że jesz oko? Moment, jak załadujesz takie oko, jakie widziałeś, to skąd mózg będzie wiedział... Tak, że tam są witaminy na przykład. No to już ci mówię, wyjaśniam ci koncepcję. Bo już jadł to oko wcześniej 48 razy i już zidentyfikował i kojarzy, że oko zawiera to i tamto. I że następnym razem już nie będę potrzebował tego oka, za dużo już tego oka zeżarłem. W związku z czym da taki sygnał, który sprawi, że człowiekowi będzie nieprzyjemnie już jeść to oko. No tak to działa. Ale mnie rozbawiłeś. Dzięki za poprawę wieczoru. Dawno się tak nie uśmiałem. No to życzę wesołego i tak dalej. Jakby coś jeszcze ktoś chciał, to niech zadzwoni z kawałem jakimś lepszym. Bo to już mi się nudzi, mnie to już trochę. Jak ktoś chce rozmawiać, by the way, to właściwie to za tydzień, bo już mi się teraz trochę nie chce gadać. Już mnie zaczyna mi to irytować wszystko trochę. Tego typu rozmowy. Wesołego jedzenia oczu życzy ci Mróz i ja też przy okazji, no. Nie, dzisiaj był jakiś bezsensu odcinek. To jest, nie może być taka nieskończoność tematów. Ja, ile było dzisiaj tematów? Tragedia. A, kawał na koniec. Właśnie, miał być kawał na koniec, będzie kawał na koniec i kończymy dzisiaj, bo ja nie wiem, ewoluują w złą stronę te wieczory dykowe. No, cześć. No, witam. Ponownie grzał z Kalisza. Będzie kawał? Będzie kawał. Dobrze. Spotyka się katolik, muzułmanin i Żyd. O. I katolik mówi, kurde, mam tyle kasy, że kupię sobie PKO BP i je zarazem. A muzułmanin mówi, ja mam tyle kasy, że kupię Citibank i Polbank i jeszcze M-Bank do tego. A Żyd mówi, no przepraszam, a czy ja się chwaliłem, że coś sprzedaję? O, ten był fajny, to był dobry. Dobra, to za tydzień spróbuję znowu zadzwonić, to może będzie znowu o jakichś tam nacjach religijnych, ale na trochę innym poziomie. Dobrze, dzięki. No to pozdrawiam wszystkich.
Fajnie. To był głos Kalisza z kawałem i to będzie dobre na koniec. I nie podobały mi się jakoś te wieczory odwykowe ostatnio. W ogóle nie wiem, dyskusje złażą na jakieś dziwne, teoretyczne rozmowy i nie wiem, bo na początku było teoretyzowanie na temat tego, czy Bóg odpowiada, czy nie odpowiada. Skończyło się teoretyzowaniem na temat tego, w jaki sposób działa mózg i ktoś mi imputował, że wie, jak działa sieć neuronowa. Znaczy, właściwie nie wie, jak działa sieć neuronowa, ale... Dobra, nieważne. Wszystko było i tak teoretyczne, do niczego nie prowadzące, mało praktycznych wniosków i ogólnie bez sensu. Ale za to fajnie się gadało, tym, którzy gadali. Ale ci, co słuchają, to ja mam wrażenie, że się zanudzą teraz za śmierć, więc ja nie wiem, czy... Dobra, napiszcie w komentarzu pod wieczorami odwykowymi, czy zanudziliście się na śmierć w tym odcinku. Zresztą będę widział, będzie widać, ile osób słucha i ogląda. Nie podoba mi się, zbulwersowałem się w ogóle. Muszę coś zmienić. Może nie będzie wieczór w odwykowych, może będzie co innego. A może będzie przez godzinę, a może na jakiś temat. Nie wiem, ale ewolucja trwa. Ewolucja odcinkowa, ewolucja wieczorów odwykowych. Nie, Boże, jedno co trzeba zmienić na pewno, to one muszą być krótsze, bo ja pod koniec już czuję, jak mi paruje mózg i taka trochę wata, już nie kontaktuję dobrze, nie wiem, czasem mi się myśli za szybko, czasem mi się myśli za wolno. No, Abba chciał zadzwonić, ale tutaj niestety nastał koniec. No dobra, dzięki, że przyszliście i pogadaliście, to tak czy inaczej to jest coś innego, takie wieczory odwykowe. Dobra, już nie odbieram. Nie, ja już miałem siły. Dobra, nie odbieram. Ktoś dzwoni, ale już sorry. Too late. Za tydzień, jak będzie, to będę. I muszę coś... Nie było nudno, mówię, bo już nie było nudno? No... Nie wiem, nie podoba mi się, ale muszę coś wymyślić innego. Albo nie odbierać niektórych. Nie wiem, może być jakieś... Powinna być taka sekretarka i powinna najpierw zapytać, o czym będziesz chciał rozmawiać? I ktoś powie, o ewolucji. No to do widzenia. I nie. A ktoś inny, o czym chcesz rozmawiać? O tym, jak... nie wiem, widziałem cud. Żaba się zmieniła w muchę na moich oczach. O, to dobre. To też bez sensu. Dobra, nie wiem. Idę, bo się zdołuję. Muszę coś śmiesznego zrobić. Dobrze, że był kawał. Kawały. Albo zrobić sam... Po prostu same kawały. O niczym innym nie gada się, tylko o kawałach. A może tak. Albo o kościele. W kółko, o kościele. O niczym innym, tylko o kościele. Zmienić nazwę na... Gadamy o kościele katolickim. Albo ulżyj sobie. Zbluzgaj kościół. Albo jakiś taki temat. Może wieczny temat o kościele i bluzganiu. Albo drugie o okultyzmie. O, to by był dobry... Bo to za ogólnie jest ten wieczór odwykowy. W ogóle mówię, nie o to chodziło. Zepsuło się coś. Idę sobie. Dobra, no co byłem ja, Martin Lechowicz, ale komentarze napiszcie na www.odwyk.tv. Może jakieś pomysły co do ewolucji wieczorów odwykowych, no bo one się za ogólne zrobiły i wszystko się jakoś rozłazi. Może jakiś jeden temat. Czy coś. No nie wiem. Dobranoc.